10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuksiarz.pl.
Witamy bardzo serdecznie. Wielki dzień polskiej piłki. Wprawdzie niektórzy ubrali się jak na pogrzeb, ale się nie doczekali. Polska pokonała Estonię i to... Gdzie mi to leci tu? I to aż 5-1. Więc zagramy w finale baraży i być może nawet w finałach Mistrzostw Europy. To się okaże we wtorek, gdy zmierzymy się z Walią. Obok mnie Łukasz Trałka. Witam serdecznie. Tak, dobry wieczór. Dobry Mateusz wieczór. Rokuszewski. Dobry wieczór. Marek Wasiluk. Dobry wieczór. Andrzej Twarowski. Dobry wieczór. Oraz Przemysław Rudzki. Dobry wieczór. Najpierw oddajmy głos żałobnej grupie. Ja trochę do niej przynależę. Dlaczego tak się ubraliście, skoro wiedzieliście, że gramy ze Estonią, która w eliminacjach zdobyła jeden punkt. Jak może zacznę ja. Proszę, ja pamiętałem jeszcze eliminacje, wiesz, i tak po tych ale eliminacjach. Ale nasze, ich nie pamiętałem. Nasze i mi tak zostało, ale dzisiaj tak, idziemy w te kolory. O tej strony zaczęliśmy i tam coraz bardziej coś się zaczyna dziać. Przypadkowo zupełnie. To znaczy miałem marynarkę, ale dostałem łomotem po głowie, że trzeba ściągać. U Mateusza nic się nie dzieje przypadkowo. Nie, nie, to ja może merytorycznie. Sobie sprawdziłem ranking Elo i mi wyszło, że Estonia jest mocniejsza od Mołdawii i spodziewałem się zupełnie innego meczu, także u mnie takie były pobudki. U mnie totalnie bez powodu, tak jak u Łukasza, ale to wyszczupla podobno. Jestem już po karierze, powiedzmy, więc niech to będzie ten powód. Ja nie mam żadnej czarnej koszuli, także mam ogólnie trzy, którymi cały czas rotuję. Co uważniejsi widzowie pewnie już to zauważyli. No i tak właśnie wyszło, jak wyszło. To jest koszula jeszcze z kawalerii, jak kanał pozył na kawalerii 20 lat temu. Dobrze tak, mówię? Jak budowaliśmy Muranów. Ja się przygotowałem na każdą okoliczność, bo tak, t-shirt z napisem Game Over, chociaż w sumie cieszę się, że dzisiaj to nie nastąpiło jeszcze. No tutaj trochę jaśniejszych barw niż wszyscy. Panowie, jak w ogóle ocenić ten mecz? Nasz przeciwnik nie był w stanie podać. Nie, że strzelić, tylko podać. Widzieliśmy po parunastu minutach, że mieli 6 celnych podań. Dawno nie widziałem, żeby na Stadion Narodowy przyjechała aż tak bezradna drużyna, o ile widziałem coś takiego kiedykolwiek. No ale nie będziemy się chyba przejmować specjalnie poziomem Estonii, tylko zaczniemy wyciągać wnioski w przód. Tylko czy z takiego meczu w ogóle da się wyciągnąć jakieś wnioski? Pozytywy moim zdaniem były w pierwszym kwadransie i to takie zdecydowane, bo to też trzeba mimo wszystko, że Estonia jest chyba jedną z najsłabszych europejskich drużyn w tym momencie, docenić naszą reprezentację, bo było widać, jaki jest plan na ten mecz, czyli szeroko ustawieni środkowi pomocnicy, którzy tworzyli gdzieś tam przewagę w bocznych sektorach. Sporo dośrodkowań, ale nie tych, których trener Probierz tak nie lubi, tylko takich zaplanowanych po bardzo dobrych akcjach, szczególnie Nikoli Zalewskiego. Przemek Frankowski może troszeczkę bardziej wycofany, ale w kluczowym momencie pojawił się od zewnętrznej, jak to się mówi? Pobiegł w dobrą stronę po pobiegł prostu. Pobiegł w dobrą tak. stronę w przeciwieństwie do Kalasty. Do Kalasty. Pobiegł w złą stronę, tak bardzo jest. Złą stronę. I tak naprawdę taki jeden gorszy moment w tym meczu Polaków, gdzie troszkę się zaczęło robić może nawet, powiedziałbym, nerwowo, zbyt szybko. To była czerwona kartka dla Estonii, gdzie trochę się gdzieś ze swoim planem, powiedziałbym, rozbiliśmy. Może ten mecz nie był taki, pokrzyżowała nam plany? Nie, nie, nie tyle pokrzyżowała, co trochę mam wrażenie, że straciliśmy cierpliwość. Bo te 15 minut było takie bardzo spokojne. Może kibice tego za bardzo nie lubią, natomiast rozgrywane totalnie na zasadach reprezentacji i ja to doceniam, bo wyczekali ich, wypunktowali. Oczywiście na koniec zdarzył się mały psikus, ale... Przy takim wyniku nie będę się czepiał. Andrzej, ty byłeś wielkim fanem Kena Kalastę w pewnym fragmencie tak, tego tak. meczu. Przez większość mojego życia byłem jego fanem. Dzisiaj jestem ciut mniejszym. Nie, kompromitujący błąd obrońcy na tym poziomie. To w ogóle nie ma prawa się wydarzyć. Nie wiem, czy on usłyszał jakiś wystrzał startera. To było trochę jak z Monty Pythona. Może lekko atletyczna. Kojarzysz w Monty Pythonie te biegi na orientację wśród jakieś ludzi, takie tam nie ogarniają kierunków. Dziwnych kroków połączone z biegiem. Więc no, facet... Nie wiem, jakim cudem grał w naszej ekstraklasie, bo jeśli chodzi o poziom, to wydaje mi się, że to jest co najwyżej pierwsza liga. Ale ogólnie myślę sobie, że stało się to, o czym wszyscy myśleliśmy, bo większość z nas stawiała takie wyniki 4-0, 5-0, 6-0. No straciliśmy tego gola. Traktuję to jako swego rodzaju sygnał ostrzegawczy, żebyśmy nie pomyśleli, że jest tak dobrze przed Walią. Parę rzeczy mi się podobało. Kilka niespecjalnie. Wydaje mi się, że już tak w pewnym momencie przesadzaliśmy z tymi dośrodkowaniami w pole karne. Brakowało mi takich piłek płaskich, wycofanych. W końcu to zrobiliśmy. Mówię o tej bramce Sebastiana Szymańskiego po podaniu od Zalewskiego. Ale tak w pewnym momencie się trochę zafiksowaliśmy na te dośrodkowania górą. Trochę
niepotrzebnie. Kto zna Michała Probierza, nie mógł być zaskoczony. Do środkowia, do tego wiesz. No ja też miałem właśnie taki pomysł w głowie. Nie wiem, czy to polecał swoim piłkarzom, no ale w sumie jest 5-1. To nieczęsto się zdarza, żebyśmy strzelili 5 bramek no w meczu o coś. Panowie, to każdy mówi 3 rzeczy, które mu się najbardziej w tym meczu podobały. Zaczynam od Łukasza. No właśnie mi się te dośrodkowania podobały z racji tego, że było tak gęsto w polu karnym, że ciężko było się tam się przedostać na wymianie podań, na 1-2 kontakty. Mieliśmy fragmentów takich bardzo mało. To mi się podobało, że te akcje były od skrzydła. To chyba było nawet zaplanowane, bo Nikola Zalewski praktycznie za każdą akcją wchodził na tą lewą nogę. W pewnym momencie wydawało mi się, że już trochę przesadza, że powinien to urozmaicić i zagrać i pójść trochę na prawą stronę, może próbować uderzyć, ale to było bardzo groźne. Podobało mi się Piotrowski w środku pola. Nie chodzi o samą bramkę, ale sposób poruszania się przy jego gabarytach. Potrafił właśnie zagrać na 1-2 kontakty. Potrafił wejść przed przeciwnika. Według mnie to był najlepszy zawodnik naszej reprezentacji. Frankowskiego trochę mi się... A, mam pozytywne. Ale pozytywne. Dobra, to trzecia. To będę musiał szukać teraz na siłę. Jeden był. Nie, na siłę. Czekaj, gdzie... ale tak wiesz, chciałbym wyróżnić jakiegoś zawodnika. W tą stronę bym poszedł. Kolega jakiegoś wyróżnić. Tak, bo właśnie szuka, poczekaj. Dobre wejście tylko puchacza. Zielek. Mieliśmy wątpliwości, czy da radę, czy nie. Przeciwnik, wiadomo, skala, jaka trudności była. Natomiast bramka zawsze daje takiej wiatru przed tym najważniejszym meczem, takiej pewności siebie. Jeśli on jeszcze jej potrzebuje, to pewnie Zielek. Roki? Podobało mi się to, że długo się zastanawialiśmy, jaki jest kolor stroju i jaką fryzurę ma dzisiaj Wojciech Szczęsny. Niestety się przekonaliśmy na koniec. No, ale na koniec już poznaliśmy te informacje w zasadzie wtedy, kiedy tutaj się przenosiliśmy do studia, kiedy byliśmy malowani i nawet nie wszyscy pierwsze tempo zobaczyli, co tam się wydarzyło, te sekwencje błędów polskiej reprezentacji. Podobał mi się ten początek, bo spodziewałem się meczu, w przypadku którego będziemy widzieć, jak wpłynęło na tą reprezentację to, co się wydarzyło w zeszłym roku, Mołdawia, te inne spotkania, czyli trochę spętane nogi, trochę więcej kilogramów niż mogłaby wskazywać na to taka waga, która jest podawana przy nazwisku poszczególnych zawodników, a tego nie było, bo ten początek był naprawdę udany, poza tym, że nie udało nam się strzelić bramki. No i podoba mi się na pewno to, że jesteśmy zdecydowanie bliżej odpowiedzi co do tego, jak ma wyglądać podstawowy skład w tym spotkaniu z Walią, bo nawet jak sobie śledziliśmy te jedenastki, które były proponowane w mediach, wydaje mi się, że we wszystkich mediach były jakieś proponowane jedenastki, plus każdy gość w tych mediach proponował jakąś jedenastkę i nie wiem, czy w połowie był Jakub Piotrowski tych jedenastek. Pewnie nie był, tak? I to nie jest oczywisty wybór trenera. Wydaje mi się, że zdecydowanie częściej stawialiśmy, że zagra na przykład Taras Romanczuk w środku pola. Pojawił się tam Jakub Piotrowski i wydaje mi się, że jest tak dużym wygranym tego spotkania, że w tych samych proponowanych jedenastkach przed spotkaniem z Walią on na pewno się pojawi. Nie będziemy się też zastanawiać, kto będzie występował na lewym wahadle, bo tam na pewno pojawi się Nikola Zalewski, bardziej na prawym, no bo tutaj wiemy, że były kontuzje, ale no jeśli chodzi już o ten skład wyjściowy na mecz z reprezentacją Walii, to wydaje mi się, że mamy więcej odpowiedzi niż znaków zapytania. Dobra, to ja zacznę od tego, że podobała mi się bardzo różnorodność tych bramek, bo mówiliśmy o dośrodkowaniach, natomiast tak przyzwyczailiśmy tego Kalastę do dośrodkowań, że pobiegł na zewnątrz, a Franek dostał doskonałe prostopadłe podanie, czyli pierwsza bramka po prostopadłym podaniu, druga po dośrodkowaniu, trzecia po pięknym strzale z dystansu. Czwarta samobój, nawet to się czwarta samobój, ale po bardzo fajnie rozegranej akcji, też różnorodnie, i piąta po wycofaniu, o czym mówiłeś, Andrzej, tak. Więc mimo wszystko przy tych bramkach duża różnorodność. Podobała mi się mimo wszystko, to się wam może nie spodobać, ale cierpliwość w graniu, to, że nie zmieniali swojego stylu, mimo że na tą bramkę trochę musieliśmy poczekać, widzieliśmy, że graliśmy z bardzo słabym przeciwnikiem, natomiast ta cierpliwość w drugiej połowie poskutkowała 4 kolejnymi bramkami i ostatnią rzeczą, która mi się spodobała, to ta złość Wojtka Szczęsnego po straconej bramce, bo stracić bramkę z takim przeciwnikiem to duża ujma dla bramkarza i myślę, że to kolegom dosadnie przekazał. A mi się wydaje, że był taki moment, że w którym nam brakowało tej cierpliwości. Kiedy pod czerwonej jeden, tak, 1-0 po czerwonej kartce i tak do końca nie wiedzieliśmy, co z tym fantem począć. No wiadomo, że największym wygranym tego spotkania jest Jakub Piotrowski. Brawa dla trenera, bo jak tak patrzę po tych nazwiskach, to wygląda na to, że zdecydowanie trafił ze składem. Jakub Piotrowski jest przykładem zawodnika, który potrafi swoją formę z klubu, może nie jakiegoś wielkiego, bo to jest tylko Udogorec, przenieść na reprezentację. Wydaje mi się, że ten jego repertuar zagrań jest taki
taki bardzo szeroki. No i bardzo doceniam też to, że on wykonał to podanie, które sprawiło, że już tak wszyscy pozbyliśmy się tego ciężaru, bo to była bramka na 1-0. To, że potrafi strzelać gole fantastyczne z dystansu, to już widzieliśmy w europejskich pucharach, ale poza tym golem jeszcze wcześniej była taka sytuacja. Kapitalne przygotowanie sobie piłki do strzału, takie podbicie, żeby ją zagrać, tak kopnąć z góry, więc widać, że to jest taki zawodnik, który jest największym wygranym w drużynie Michała Probierza. Doceniam wkład Zalewskiego, bo to są dwie asysty. Do tego wszystkiego jeszcze po jego akcjach dwie żółte kartki piłkarza z Estonii, więc to zdecydowanie na plus. A na minus, wydaje mi się, że w ogóle nie obserwowaliśmy współpracy między Robertem Lewandowskim a Karolem Świderskim. To był taki duet, który nas przyzwyczaił do tego, że gdzieś na małej przestrzeni, w tej małej grze dobrze się ze sobą czuje. Zastanawiam się, z czego to wynikało. Robert bardzo często szukał gry przed polem karnym. To czasem drużynie pomaga, a niekiedy drużynie przeszkadza. Jednak ten Lewandowski najgroźniejszy jest w momencie, w którym operuje w szesnastce, a nawet jak wychodził z tej szesnastki, to miałem takie poczucie, że niekoniecznie wystarczająca liczba piłkarzy ładowała się w pole karne, żeby coś z tego pozytywnego wynikło. No i też Przemysław Frankowski, bo on jednak tego pierwszego gola strzelił i zrobił to w taki sposób bardzo spokojny. Tam w ogóle nie widziałem żadnych oznak nerwowości w tym momencie kulminacyjnym, w którym trzeba pokonać bramkarza. On tak ładnie zewnętrzną częścią stopy tę piłkę wturlał do siatki. Także to jest 5-1 z Estonią, z przeciwnikiem, którego właściwie dzisiaj nie było na narodowym. I tak jak wspominaliśmy na początku, to jakby zawsze dobrze jest wygrać, podbudować się. Wiemy, że mamy 2 zwycięstwa nad Walią w Lidze Narodów, ale to obawiam się, że będzie zupełnie inny mecz, ale pewnie do Walii jeszcze przejdziemy. No ogólnie wszystko na plus, gdyby nie ten drobny feler w postaci straconego gola, gdzie tam największy udział miał Bartosz Slisz, czyli z boku, nie zablokował tego wejścia. Jan Bednarek, brak takiego zdecydowania w dojściu do przeciwnika, Kuba się pośliznął. Wojciech Szczęsny też powinien zrobić w tej sytuacji chyba ciut więcej. Ale też chciałbym trenera pochwalić, tak jak wspomniałem na początku, bo wydaje się, że ogólnie wytypował bardzo dobrą drużynę. Można się spierać, czy Karol Świderski to faktycznie było to optymalne rozwiązanie. Na to wiemy jakby po meczu. Mnie się tak łączą trochę rzeczy, które mi się podobały z rzeczami, które mi się nie podobały. Bo na przykład początek intensywny, to o czym mówił Roki, ja też sobie wynotowałem, że podobał mi się ten początek. I wydawało mi się, że wyszliśmy tak naładowani, że bardzo szybko strzelimy pierwszego gola i będziemy mieli spokój w tym meczu. Ale właśnie nieumiejętność wykorzystania tego dobrego początku to było coś, co mi się nie podobało. Wypisałem sobie konsekwencje. Trzy rzeczy, które ci się podobają, miałeś. Nie, ale wiesz, one mi się łączą. Konsekwencja mi się podobała w grze i to, żeśmy cały czas jakby nie gubili tego swojego rytmu i chcieliśmy dążyć do zdobycia bramki. Troszkę nam to rywale ułatwili, no bo to są błędy. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest najsłabsza drużyna, która w historii Stadionu Narodowego się pojawiła, jeśli chodzi o reprezentację. Sobie nie przypominam takiego tak słabego zespołu. Ale z drugiej strony ta konsekwencja była wynikiem tego, że nie potrafiliśmy wykorzystać tego dobrego początku. I ogólnie to, co mi się podobało, to udźwignięcie presji. Bo jednak możemy sobie mówić Estonia i tak dalej. Jak tutaj Kowal w programie naszym poniedziałkowym 0-0 rzucił, że będzie 5-6. To mówię, kurczę, Kowal tak mówi. To może coś się tutaj wydarzyć, że to taki hura optymizm. I wszyscy te gole liczyli. A wiadomo, że takie mecze potrafią troszkę spętać nogi, więc ogólnie mi się podobało to, że reprezentacja przy tym cichym bardzo też Stadionie Narodowym, gdzieś tam bez wsparcia kibiców, bo momentami to tak jakby był mecz w pandemii rozgrywany, jednak tę presję udźwignęła. Na pewno była to jedna z 3 najgorszych drużyn w historii Stadionu Narodowego, bo kiedyś był mecz parlamentarzyści kontra dziennikarze. Więc myślę, że Estonia. Ja nie grałem. Obie były gorsze. Jako stary parlamentarzysta? Myślę, że w takim turnieju 3 drużyn Estonia mogłaby w dzisiejszej formie powalczyć o zaszczytne 2 miejsce. Ale dobrze, to Andrzej powiedział, że dzisiaj nie było się do czego przyczepić, to podwyższmy sobie ten poziom trudności. 2 rzeczy, które wam się nie podobały dzisiaj. O, to jest trudne pytanie, ale wiesz. Ja tylko dodam, że mi się jeszcze Kiwior dzisiaj podobał, którego nie wymieniliście. Uważam, że fajnie szybko operował piłką, napędzał też akcję flanką. Taki zawodnik, który przeszedł w waszych wypowiedziach bez echa, a całkiem nieźle wyglądał. Wiesz co? Co się nie podobało? Może nie z meczu, bo akurat go nie zobaczyliśmy, ale liczyłem na to, że Kamil Grosicki jak nie zagrał od początku, a liczyłem po cichu, że może nawet od początku wyjdzie w tym meczu, to w ogóle nie dostał szansy żadnej, nie dostał minut, żeby się pokazać.
patrząc na przebieg spotkania, zrozumiałe, bo ciężko było zastąpić Nikolę Zalewskiego, który naprawdę wyglądał fantastycznie. No wiesz co, na tle takiego przeciwnika ciężko tutaj szukać, nie wiem, jakichś zagrań, nie wiadomo, jakichś rozwiązań, schematów taktycznych. To było, masz 11 zawodników ustawionych na 18 metrze. Może strzał za pola karnego, tam jedna próba, co bramka Kuby Piotrowskiego. Potem, tak, Zielek jeszcze z lewej nogi ładnie. Był strzał Piotrowskiego też z dystansu obok słupa. Tak, lewy. Na reprezentację Polski to, wydaje mi się, że wręcz dużo było tych strzałów. Takie szukanie trochę na siłę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy coś jeszcze mi się tam nie podobało, bo przeciwnik, wiesz co, złapałem się na tym, że częściej oglądałem wynik meczu w pewnym momencie już, co się dzieje. Walia Finlandii niż tutaj u nas, musiał szukać na siłę. Może trochę, wiesz co, zabrakło mi bramki Lewandowskiego. Na tle takiego przeciwnika tej klasy zawodnik jedną sytuację fajnie sobie wypracował, obrócił się, wyczekał obrońcę i lewą nogą uderzył, bramkarz to ładnie obronił. Natomiast takich sytuacji klarownych z jego strony nie było. Próbował wychodzić za pole karne, chciał tą piłkę dostać. Myślę, że jakby strzelił gola w pierwszej połowie, to by zszedł koło 60? Myślę, że tak. Nawet taka rozmowa była tam z trenerem Probierzem. 85 czy 6 była, nie wiem, czy to było na temat zmiany, ale też nie podejrzewam, żeby tam była rozgrywana jakaś akcja taktyczna albo złe ustawienie Roberta. Bardziej dyskusja o tym, czy cię zmieniamy, czy jednak zostajesz, chociaż nie wiem, czy jeszcze zmiana nawet została, ale jestem pewien, że jakby Robert strzelił wcześniej bramkę, to jednak to boisko by opuścił, bo też mamy zawodników, którzy mogliby wejść chociażby na 26 minut. Mnie bardzo zaskoczyło, jak trener Ulatowski powiedział w przerwie, że Frankowski schodzi z uwagi na późną porę. kurczę, to jest dopiero 20. Żeby nie zarywał nocy. Są do spania już? Mama go woła, czy o co tu chodzi? Nie, no ja myślę, że kibiców zaskoczyło, jak sobie ktoś nie oglądał tego meczu, nie wiem, w telewizji, bo nie mógł, gdzieś tam był w locie i spojrzał na sam wynik suchy gdzieś na live score, że nie ma gola lewego, no bo to jest jednak zastanawiające, że przy 5 trafieniach reprezentacji. No dobrze, Polski. Jeszcze, Franek, jeszcze może na chwilę Franek, bo ta lewa strona Zalewskiego, Frankowski bramkę strzelił, to już opowiadaliśmy o tym. Natomiast takich pojedynków stricte i prób dośrodkowań było zdecydowanie mniej niż po drugiej stronie Zalewskiego. Tam była bardziej większa odwaga, tak mi się wydaje. Tutaj, ale to się wiąże też momentu chyba z Kiwiorem, bo ono skrzydlał, wiesz, i tam było trochę więcej zamieszania. Janek Bednarek raczej był takim obrońcą wycofanym, który skupił się na tym, żeby asekurować w sumie nie wiadomo co, bo tam ten jeden Jurgens jak biegł w jednej akcji, to tam aż patrzyliśmy, czy jakieś wsparcie w końcu dostanie, czy nie. Było nam go trochę szkoda. Natomiast to się chyba też z tego brało. Ale wiesz co, nawet jak miał piłkę Franek, no to było parę momentów takich, że jednak przyjmował do tyłu, zagrywał do tyłu i zmiana strony, a Zalewski już tą piłkę dostał, to raczej pierwsza myśl to pojedynek i próba dośrodkowania. Nie chcecie się mnie słuchać, ja tu muszę zarządzać tą dyskusją. Mateusz, dwie rzeczy, które się nie podobały. Myślę, że były dwie takie rzeczy, które nie przystoją zespołowi, który ma określoną klasę, a gra z rywalem, którego klasę w zasadzie trudno podejrzewać, bo takim rywalem dzisiaj była Estonia. Czyli po pierwsze to 18 minut, które było pomiędzy czerwoną kartką a przerwą, bo wtedy moim zdaniem to był w ogóle najsłabszy fragment w wykonaniu reprezentacji polskiej, a teoretycznie powinien być to najlepszy fragment reprezentacji polskiej. Powinniśmy kontynuować ten udany początek tego spotkania. No i druga sytuacja to oczywiście stracony gol, bo tutaj tak naprawdę nie możemy tego przykleić do jednego zawodnika. To nie tak, że ktoś zaliczył koszmarną indywidualną pomyłkę i przez to Estonia dostała prezent w postaci możliwości strzelenia bramki, taką zupełnie niespodziewaną okazję, tylko tam kilku piłkarzy pomyliło się w tej samej akcji i to już jest niepokojące w kontekście tego meczu, który przed nami, spotkania z Walią. A jeśli chodzi o takie personalne rzeczy, to dla mnie chyba Karol Świderski jest piłkarzem, który na pewno nie jest wygranym po tym meczu, a to jest taki piłkarz w zasadzie w kontekście reprezentacji Polski ciekawy przypadek, bo bez skazy. W reprezentacji Polski w ostatnich latach się paliło. Każdy w zasadzie, który pojawiał się w tej reprezentacji, dostawał rykoszetem, każdy coś zawalał, a Karol Świderski był jednak takim pieszczochem kibiców, pupilkiem kibiców, ze względu na to, że on nie zawodził, że on strzelał te najważniejsze bramki wtedy, kiedy na przykład nie strzelał ich Robert Lewandowski, dlatego kiedy tworzymy taką proponowaną jedenastkę przed meczem, to wiele osób ma na tyle dobre myśli o Karolu Świderskim, że on się tam z automatu pojawia, a tutaj po tym meczu wydaje mi się, że to było dobre spotkanie dla niego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, bo on się potrafi odnaleźć w takim graniu, kiedy ma dużo okazji w polu karnym, na przykład, żeby przyjąć piłkę i oddać strzał, no a dzisiaj tego nie było. To dla mnie taki personalny przegrany tego spotkania. Dobra, moja pierwsza rzecz to, tak jak Mateusz wspomniał, te 18 minut po czerwonej kartce i z tym się zgadzam, tego nie będę bardziej rozwijał. Druga rzecz to kontuzja Matiego Kesza i
w konsekwencji, jeżeli Przemek Frankowski też zszedł z kontuzją, no to tak z przymrużeniem oka mówiąc, obserwując tą tendencję, że przed każdym zgrupowaniem ktoś ze sztabu odpada, to tam trener od przygotowania motorycznego już może rzeczy w kostkę składać powoli, bo myślę, że te dwie kontuzje to jest duży minus, biorąc pod uwagę to, że oba te urazy potencjalne, no to jest prawe wahadło. Wiesz co, to jest człowiek z przeszłością w KTS-ie weszło, także no wszystko to tłumaczy. Mateusz Koszul? To prawda, to prawda. I teraz powiedz o nim złe słowo. Wiecie co, ja wcześniej mówiłem o braku tej współpracy między Lewandowskim a Świderskim, bo rzeczywiście też się tu zgadzam w 100%, że Karol nie do końca potrafił się odnaleźć w tym meczu. A nie można tego odwrócić? Że Lewandowski źle... Wiesz co, ale Lewandowski był bardziej pod grą. Miał swoje sytuacje, a Karola za bardzo tam nie widzieliśmy. Jedną taką sytuację miał chyba, nie? Co tak strzelił Karol. Wiem, że oczekiwania są zupełnie inne wobec Lewandowskiego i wobec Świderskiego, ale wydaje mi się, że poza tym, że nie strzelił gola Robert Lewandowski, ja wiem, że to jest najważniejsze u napastnika, to jednak ten jego wkład w samą grę był zdecydowanie większy niż w przypadku Karola. I wydaje mi się, że my chyba niespecjalne zagrożenie stworzyliśmy po stałych fragmentach gry. A to jednak jest ten element bardzo, bardzo ważny, bo w dzisiejszej piłce chyba tam, nie wiem, 30-40% bramek pada właśnie w wyniku przygotowania drużyny pod zagranie ze stojącej piłki. A nie podobał ci się ten rzut wolny w pierwszej połowie? Taki krótki. No wiesz, ale ja bardziej... On jest jeszcze rozgrywany. Czekaliśmy długo na jego rozwiązanie. A mówisz o tym, tak, oczywiście. To wyglądało to dosyć dziwnie, ale to wydaje mi się, że to jest taki element jednak bardzo, bardzo ważny w kontekście tego, co nas czeka za moment w Cardiff. I zastanawiam się, dlaczego tak to wyglądało. Czy była taka sytuacja, po której Estończycy rzeczywiście byli w jakimś, nie wiem, panicznym strachu po, nie wiem, rzucie wolnym z bocznej strefy albo rzucie rożnym? Czegoś takiego sobie, szczerze mówiąc, za bardzo nie przypominam. I te kontuzje, bo to jednak jest dwóch ludzi z tej samej pozycji. I to mocno komplikuje trenerowi sprawę. No i teraz można się zastanawiać, co tutaj zrobić, bo wydaje mi się, że Jakub Kiwior też sobie nieźle może poradzić na pozycji tego lewego wahadłowego, gdyby zaszła taka konieczność. Ale teraz rozbijać tę podstawową trójkę środkowych obrońców przed meczem najważniejszym, to też jest spore ryzyko. I zaczyna nam brakować opcji, bo na lewej stronie, tak jak widzieliśmy w meczu ze Estonią, pojawił się Tymoteusz Puchacz, ale szczerze mówiąc, na tle tego przeciwnika to trudno go ocenić. I nagle trzeba byłoby przestawiać Nikolę Zalewskiego, który, umówmy się, on jest dużo lepszy w ataku. No dzisiaj był naszym, obok Piotrowskiego, najlepszym piłkarzem, ale szczerze mówiąc, to nie bardzo było widać tych rywali, na których on, na których on grał. Więc no tutaj pojawia się szereg znaków zapytania przed meczem przeciwko Walii. Ja ogólnie to traktuję jako taki wzięty płotek, który tak wyrastał centymetr nad ziemią. Więc oczywiście doceniamy to, że wygraliśmy wysoko, bo było duże obciążenie, wielkie oczekiwania. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że czułem w tej reprezentacji po raz pierwszy od dłuższego czasu jakąś taką jedność. Bo wcześniej mi się wydawało, że bardzo często tu bardziej grało ja, niż graliśmy my. To dzisiaj świadomość celu zdecydowała? Tak. Znaczy, i bliskość celu? Wiesz co, bliskość celu, ale też myślę to nastawienie i oczekiwanie, bo ta kadra, tak szczerze mówiąc, no nie ma prawa do błędu, bo oni nas zawiedli na całej linii, jeszcze biorąc pod uwagę te wcześniejsze wydarzenia, kiedy skutecznie zrazili do siebie kibiców tym, co się działo podczas ostatniego mundialu. Tutaj nie mówię o tym, co się działo na boisku, tylko o tym, co się działo poza boiskiem. Więc to są takie mecze, które mają odbudować po prostu zaufanie do tej drużyny i też taką sympatię, tak szczerze mówiąc, bo po tym, co się ostatnio działo, to część osób miała prawo być zniechęcona do reprezentacji. Myślę, że więcej wniosków to tak naprawdę trener Probierz mógłby wyciągnąć z gry wewnętrznej. Gdyby sobie zrobił dwa składy i Polacy zagrali na siebie, to była przeszkoda, na której nie dało się przewrócić. Mówiliście tutaj o Tymku Puchaczu i faktycznie to jego wejście było żywsze, ale ostatni raz, co ja widziałem, jak kiedyś grał z nami w piłkę na Warszawiance, żeby on miał taką swobodę w rajdach i takich przeciwników. Nie, no, w trakcie programu zapytaliśmy Marka, jaki to, znaczy inaczej, zapytałem was wszystkich, do jakiej drużyny. Ale Marek wyrwał się
się do odpowiedzi. Polskiej, porównali reprezentację Estonii i nagle Marek wypalił od razu Odrę Opole. Nie zastanawiał się nawet sekundę. Kibiców Odrę Opole, bo mówiłem to w 20 minucie około, więc po tych 70 tam jeszcze szczebelek niżej może bym nawet zjechał. Czyli co? Druga liga gdzieś tam. No to dawaj drużynę. No to już tak szybki nie będę, czekaj, kto tam walczy. Chojniżanka. Olimpia Grudziądz z samego końca niech będzie, wiesz? Olimpia Grudziądz. No Grudziądz. Też dobra. Mi się nie podobało jeszcze w tym meczu to, że jakby on długo był takim trochę filmem o facecie w łódce, gdzie nic się nie dzieje, gdzie czekamy, aż to się rozkręci, że trochę jednak trochę nas podtrzymali piłkarze w niepewności. No ale jakby też przez pryzmat tego końcowego wyniku, słuchajcie, no dzisiaj byłoby szaleństwem się czepiasz. No, myślę, że trener Probierz by nam tego nie wybaczył. Zaraz tu wparuję do studia, jak zaczniemy mówić, że nam się coś nie podobało. No mamy pięć goli strzelonych. Ten mecz przede wszystkim pokazał, jak bezsensowne są te baraże. No naprawdę, ktoś, kto wymyślił ten system... No tak, to no, kompletnie nie ma sensu. Promowanie tej drużyny z Ligi Narodów, z ostatniej dywizji. Na szczęście, mam wrażenie, że na szczęście na ten mecz wybrało się bardzo wielu kibiców, którzy w ogóle nie kumają, dlaczego graliśmy akurat z Estonią. Widziałem wśród znajomych pewien niepokój, czy my wygramy z tą Estonią. Ja mówię, że na pewno, no co to za drużyna, tam jeden punkt w eliminacjach. I oni wtedy, ale jak to? No przecież to są baraże. Przecież oni też musieli być pewnie wysoko gdzieś. A to w sumie dobrze, ten system jest tak, zobacz, skomplikowany, tak, bo każdemu się wydaje, że ta Estonia musi coś grać, bo nagle że to jest pewien jest prestiż w meczu. Że to jest jeszcze jeden... Byli o włos od zakwalifikowania się. Wiecie, kiedy ja złapałem spokój? Jak w naszym poniedziałkowym programie gościem na Skype'ie był Sergiej Parejko. I właściwie no, nie powiedział jakichś tam bardzo odkrywczych rzeczy, ale w pewnym momencie tego programu, w tej rozmowie zadałem mu pytanie, a czym ta Estonia nas może postraszyć? I on zrobił... Takie, no, widać, że to nie jest tak, że nie wiedział. No po prostu nie było takiej rzeczy. On nie potrafił wymienić takiej rzeczy, bo jej nie było. I pomyślałem sobie, kurczę, to naprawdę musi być słaby zespół, skoro on nie powiedział na przykład rzutami rożnymi jesteśmy bardzo groźni po stałych fragmentach, no cokolwiek, tak, jesteśmy silni fizycznie, dzisiaj w tym zespole niczego nie było, nie było szybkości, nie było tej fizyki, nie było stałych fragmentów, możemy, no, ciężko do pewnego momentu, będziemy wystawiać później oceny, ja nie chciałem dać oceny Wojciechowi Szczęsnemu, no bo śmialiśmy się, że równie dobrze Twaro, czy Roki, czy Łukasz mogliby tam sobie siedzieć w fotelu w bramce. Nie, Twaro powiedział, że nie. Ale finalnie wyszło, że tak, bo powiedział, żeby się nie rzucić przy tym strzale. Tylko wiecie, bo się nie umie rzucać. W tym systemie jest tak, że pamiętajmy, że na końcu on też nas spromował, tak? Że No dobrze, ale to zejdź z głównego głośnika. Wielki brat czuwa. Widać, że Wojciech Mann jeszcze trochę został w tym studiu. Tak. Ale dobrze, no skoro takie polecenie przyszło, to możemy wywołać oceny. Jesteśmy gotowi. W takim razie, jak rozumiem, zaczynamy od bramkarza i za naszymi plecami zaczną się pojawiać noty, jakie wystawiliśmy. Nawet nie za plecami, tylko najpierw na grafice. Ja jedyny dałem Wojciechowi Szczęsnemu 4, więc się wytłumaczę. Uważam, że zawalił jedyny strzał, jaki leciał w bramkę. W związku z czym nie widziałem powodu, żeby dać mu 5. Ja się wytłumaczyłem, teraz wy się wytłumaczcie. Co ja, dla mnie ocena wyjściowa to była 6, a że puścił taką bramkę, to dałem piętrko niżej, nie więcej, bo też chyba się nie spodziewał, że w ogóle coś będzie się działo w tym polu karnym jeszcze, że w tym spotkaniu będzie miał okazję do tego, żeby gdzieś tam spróbować jakiejś interwencji. Ale tu jeszcze wrócę do tej dyskusji. No też nie możemy mieć pretensji do naszych reprezentantów albo oceniać ich, że ta Estonia była aż tak słaba. No, grali z Estonią bardziej już w pewnym momencie na pewno, nie tylko my. Może tak, wiesz, oceniamy przez pryzmat, to było dobrze, ale to jednak z Estonią, a to z Estonią, że wyciągamy trochę wnioski na podstawie tego, że... brać pod uwagę skalę trudności. No tak, no nie było za wysoko, natomiast w pewnym momencie pewnie każdy z nas i oni też mieli pomysł, jak Łukasz, tam lecieć. Bez dwóch zdań łapałbyś się w tej drużynie, nie w swoim prime, tylko dzisiaj. Też tak myślę, tak, tak. Nawet jedno było takie wybicie ze szpica chyba wybił za linię końcową. Jak on to zrobił? Jak tak można kopnąć piłkę? No można. Marek, można i tak. Słyszeli, z czym się wyrwałeś, że co? Że ja bym się zajął tym wybiciem ze szpica. Tak, także Wojtka pięterko niżej, bo z szóstki wychodziłem. Naprawdę nie kusiło was, żeby dać mu 4? Co, ja się łapię chyba na tym, że już tą ocenę wystawiłem, jak on to puścił. Nie, mnie kusiło, żeby go nie oceniać, tak jak Przemek. Tak, no ja miałem brak oceny wystawiony na początku.
Myślę, że na rozgrzewce się bardziej zmęczył i jutro trening wyrównawczy to zdecydowanie dołączy, tak jak zresztą chyba przynajmniej dwójka z naszych środkowych obrońców, bo oni też poza Kiwiorem to za dużo kilometrów dzisiaj nie zrobili. Tak, ja byłem przekonany, że po prostu będzie się nudził jak mops Wojciech Szczęsny i dosyć długo tak to wyglądało. Moją oceną wyjściową, podobnie jak w przypadku Łukasza, była szóstka, więc jakby idziemy szczebel niżej i stąd jest piątka przy nazwisku Szczęsny. Ja nie wiem, co powiedzieć, bo moją oceną wyjściową była piątka, więc powinienem troszkę obniżyć, ale z drugiej strony Wojtek, to był mega trudny mecz dla bramkarza, no bo właściwie przez... trudniejsze. W sensie takim... Czasami jak musisz coś bronić. Znaczy w sensie takim, że no, domyślam się, że Wojtek, który wiele razy w tej reprezentacji potrafił błyszczeć między słupkami, no dla niego takie niebranie udziału właściwie w tym meczu, bo jego nie było w tym meczu i nagle jest jakaś sytuacja totalnie szczapy, no której on nie sprokurował, dostaje jeden strzał i... No dobra, ale mówimy o zawodowym futbolu, to musisz być gotowy na tę jedną sytuację. No to przypomina, że dałeś identyczną notę. Dałem piątkę. Nie tak, skoro chodzi, ale poczekaj, ale ja wychodziłem z szóstki. I Ja jednak teraz... Czyli minus jeden. Minus jeden. Ja jednak sobie teraz przypomniałem, że też wychodziłem z szóstki. Się pomyliłem wcześniej. Dobrze, zobaczmy następnego zawodnika. No, widzisz. No i co? Jan Bednarek. Ja szóstka, Przemek szóstka, reszta... Piątki. Nie, to jeszcze nie jest to. A, bo ty już patrzysz na ten. Tak, to jest to. Patrzysz na ekran, a ja patrzę za nas. A to patrz, a co, nie poznajesz ja swojej noty? Czy... No. Więc ja i Przemek daliśmy najwyżej. Łukasz Klałka jako przyjaciel Jana Bednarka. Niech się tłumaczy, dlaczego ja dałem mu wyżej niż on. Nie, to ty się już tłumaczył, że mu dajesz szóstkę, a piątkę. Nie, no to było on. Wiesz co, no, tam rozmawialiśmy kilka osób. Slisz, Mądr się poślizgnął, Wojtek mógł coś zrobić więcej, ale Janek w tym kluczowym momencie jakby agresywnie zaatakował przeciwnika z piłką, to byłoby pewnie ten strzał wyblokowany albo wślizgiem, troszkę bardziej zdecydowanie i też miałem szóstkę, ale właśnie potem będzie musiał skreślić na piątkę. Mm-hmm. Że przyjaciel, no to mam nadzieję, że wybaczy. Ja, dla mnie zdecydowanie bardziej kontrowersyjne jest zdanie szóstki Bednarkowi niż piątki Szczęsnemu, dlatego bardziej czekam na wasze wytłumaczenie tego wszystkiego. Ja generalnie, może abstrahując od tego meczu, nie do końca kupuję Jana Bednarka jako stopera ustawionego bardziej po prawej stronie. To dobrze, ty nie kupujesz. Bo wydaje mi się, że i w tym spotkaniu z Czechami, wtedy, kiedy centralną postacią defensywy był Paweł Bochniewicz, on nam nie dawał tego, czego się oczekuje od piłkarza na tej pozycji. I dzisiaj, gdy zobaczyłem skład, no to też miałem taką nadzieję, że to raczej Dawidowicz będzie ustawiony bliżej prawej strony, a Jan Bednarek będzie centralną postacią defensywy, bo okej, w przypadku dzisiejszego meczu to i tak pewnie nie miałoby żadnych konsekwencji, bo Estonia nawet nie próbowała zaatakować, ale boję się, że jeśli to utrzymamy to ustawienie w spotkaniu z Walią, to może mieć to swoje konsekwencje, dlatego no, nawet jeśli nie ma co się przesadnie czepiać Jana Bednarka za błąd przy tym golu, no to jego ustawienie martwi mnie w kontekście kolejnego spotkania. Ale bardziej cię martwi defensywa czy ofensywa w ustawieniu? Nie, to jest... Obecność na boisku. Wydaje mi się, że w ustawieniu z trójką środkowych obrońców ten i półprawy i półlewy boczny środkowy obrońca musi jednak dawać swoją jakość, jeśli chodzi o rozegranie piłki. I w przypadku spotkania z Czechami tego kompletnie nie było widać. W przypadku Jakuba Kiwiora jestem tutaj o to zdecydowanie spokojny. A Paweł Dawidowicz z kolei wydaje mi się, że ma takie cechy, że on mógłby się sprawdzić właśnie na tej pozycji, bo na tej pozycji zagrał po prostu najlepszy swój mecz reprezentacji Polski za kadencji Paulo Sousy, to chyba jeszcze było spotkanie z Anglią. Także tutaj Jana Bednarka bardziej widziałem jako rywala innych zawodników, którzy mogą być centralnie ustawieni. Coś widzę, że czat trzeba rozruszać. Wpisujcie notę dla Bednarka i proszę nie nazywać go betoniarkiem ciągle. On nazywa się Jan Bednarek. Jeśli chodzi o Janka, to ja akurat uważam, że on w rozegraniu jest takim eleganckim i niezłym zawodnikiem. Ja mam większe pretensje o jego taki brak agresji i zdecydowania w kluczowych momentach, bo ta sytuacja pokazuje to i teraz wrócę bardzo daleko pamięcią wstecz, czyli do meczu w Pradze sprzed roku i ta pierwsza bramka, gdzie Krejci chyba strzelał głową, też mi brakowało takiego stopera z krwi i kości i Dawidowicz jest bardziej takim zawodnikiem, więc musi poprawić taką agresję, szczególnie jeżeli będziemy mieli mecz z Walią, to taka sytuacja w polu karnym, gdzie piłka nie zostanie wyczyszczona w ułamku sekundy, to będzie woda na młyn dla Walijczyków, więc stąd moje obniżenie, brak agresji przy bramce.
Tak, ta gra w kontakcie z przeciwnikiem u Janka, bo Janek rzeczywiście zrobił bardzo duże postępy, jeśli chodzi o wprowadzanie piłki do drugiej linii. Wiadomo było, że akurat w tym meczu nasi trzej środkowi obrońcy będą też musieli pełnić taką rolę cofniętych rozgrywających, żeby szybko tą piłką operować. Dlatego myślę, że stąd ten pomysł na Jana Bednarka jako tego prawego środkowego. No ten brak dojścia, brak doskoku, brak czujności w tej sytuacji no, musi skutkować obniżeniem noty, także początkowo była szóstka i tak jak w przypadku naszego bramkarza jest piątka. U mnie powód jest bardzo prozaiczny, po prostu nie zdążyłem zmienić noty na 5 w końcówce. Nie rozumiem. Ja się kręciłem gdzieś tutaj, ale muszę powiedzieć też, bo ta polska defensywa nie została poddana dzisiaj poza tą jedną sytuacją właściwie żadnemu testowi. I tutaj, bo rozmawialiśmy sobie o tym, co nam się podobało, co nam się nie podobało, to razie tak wybiegając do przodu nam do meczu z Walią, to gdzieś tkwi w mojej głowie obawa o to, że jak ona będzie mocniej spresowana, poddana bardziej agresywnej grze Walijczyków, to tych błędów może się pojawić więcej. I myślę, że finalnie to chyba dobrze, że straciliśmy tę bramkę, dlatego że ona jest takim jakimś zapalnikiem, takim punktem ostrzegawczym dla Michała Probierza, że tak, myślę, że gdybyśmy wygrali tak na czysto 5-0, to można popaść w jakiś samozachwyt, nawet jak to jest Estonia. Więc czasami lepiej jest popełnić ten błąd i gdzieś tam sobie go przegadać. Natomiast no Janek, byłem ciekaw, jak on będzie teraz przekładał na reprezentację swoje występy z klubu, dlatego że wiemy, że w Southampton stał się bardzo ważnym piłkarzem, jednym z najważniejszych. Gra właściwie w każdym meczu w wyjściowym składzie i przy tym rytmie meczowym, w którym on jest, myślę, że to, co się wydarzyło w końcówce tego spotkania, po prostu nie powinno się wydarzyć. Mam do was pytanie, możemy to przegłosować. Czy chcecie, żebyśmy się połączyli z konferencją Michała Probierza, czy uznajemy, że to będą nudy i się nie łączymy? No zależy, czy Michał Probierz dzisiaj triumfuje, czy raczej na spokojnie. On taki triumfujący miał Michał Probierz, to mógłby coś rzucić. To nie jest chyba moment, że przyjdzie zgonić. Nie myślę, żeby on był wiesz, taki jakoś wysoko w chmurach po tym 5-1. Ale wiesz, zawsze można się odnieść też do tego, co powiedział. To myślę, że to jest... Tak? To posłuchajmy trenera, tak, z szacunku do trenera. Czy nie? Chwilkę. Znaczy, ja, nie? Mi się wydaje, że to nuda, ale dobra, zostałem przegłosowany. Chłopaki, dajcie tu nam konferencję. Jak tylko technicznie ogarniecie przyłączenie streama, poprosimy. A ja ten czas jeszcze wykorzystam do tego, żeby powiedzieć, bo Marek Wasiluk powiedział, że nabiera zbędnych kilogramów. Otóż dzisiaj jest specjalna oferta od naszego sponsora, od diety od Brokuła. I co jakiś czas na ekranie pojawia się taka ramka z odliczaniem. Odliczanie jest do końca specjalnej oferty z kodem EURO. Euro, EURO, do jutra, do 8 rano jest zniżka 20%, więc jeśli szukacie diety i chcecie schudnąć, to zachęcam, żeby to zrobić dzisiaj lub jutro przed 8 rano. Euro? Euro. Ale płaci się w złotówkach. Płaci się w złotówkach. Dobrze, mamy tą konferencję czy nie? Halo, halo? Dobra, na razie chyba jeszcze nie. Kolejny zawodnik. Poprosimy o kolejne nazwisko. No, jest. Prezentują dobrze, oglądaliśmy ich i wiemy, jak prezentują się w reprezentacji. To dla nas najważniejsze i rzeczywiście, ale dzisiaj też trzeba innych zawodników pochwalić, że płynnie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce i to jest dla nas najważniejsze, żeby to był dobry prognostyk do następnych meczów. Proszę, Bartek. Dobry wieczór, trenerze. Bartek Kubiak, Sport.pl. Ja bym się chciał zapytać o Wojtka Szczęsnego. Czy trener już z nim rozmawiał? Bo generalnie po meczu widzieliśmy, że wszyscy się cieszyli, ale Wojtek na szczęśliwego nie wyglądał, że kończyliśmy ten mecz z golem. No i jak w ogóle pan to widzi? Czy rozumie jego reakcję? Czy z nim rozmawiał? No pan też często grał, no to wie pan jak to jest, no też każdy w piłkę gdzieś gra, no to jak traci się bramkę gdzieś tam jednego mniej zawodnika i to zawsze akurat mówiłem dla Wojtka, że to bardzo trudny mecz, bo to może być mecz, gdzie jedna sytuacja może być w szczególności po kartce i tak to bywa, ale rozumiem jego reakcję, bo to jest naturalna sportowa reakcja. Dobry wieczór, panie trenerze. Mateusz Hawrot-Meczyk. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, co panu się najbardziej podobało, oprócz oczywiście wyniku i awansu? I drugie, czy po dzisiejszym meczu ma już pan w głowie jedenastkę na Walię? Dziękuję. No to akurat no, trudno dzisiaj, jeżeli chodzi na drugie pytanie, najpierw odpowiedzieć o Walię, bo najpierw te spotkanie też byli trenerzy, którzy dla nas przygotują raport. To jest pierwsze. Drugie też sami na pewno zobaczymy to spotkanie
i przeanalizujemy, no ale najważniejsze będzie, żeby zawodnicy wrócili do dyspozycji teraz zdrowotnej i to zobaczymy, jak będą się prezentowali, a co mi się podobało, to to, że w piłkę zaczęliśmy grać nie tylko to, co mówiłem, środkowaniami, że zaczęliśmy płynnie zagrywać piłkę też przez środek, że zdobyliśmy bramkę z uderzenia z dystansu i tych uderzeń z dystansu było bardzo dużo. Proszę. Mariusz Rejk, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, na początek gratuluję wygranej. Ja chciałem zapytać tylko jednego zawodnika, bo pan wielu nowych kadrowiczów prowadził do tej reprezentacji. Myślę tutaj o Mateuszu Musiałowskim, który ostatnio zadebiutował w drużynie Liverpoolu w Lidze Europy. Czy jest ten zawodnik gdzieś u pana na radarach? Czy ma szansę w najbliższym czasie na powołanie? No wie pan co, z całym szacunkiem, no, ale nie miejsce i czas na te pytania. Proszę, Michał. Michał Białoński, Polsat Sport. Panie trenerze, gratulacje. Chciałem zapytać, czy jest pan zadowolony z postawy tej trójki stoperów? Czy to jest pana wymarzona linia z uwagi na to, że wreszcie się pan doczekał na zdrowego Pawła Dawidowicza, który dzisiaj dosyć dynamicznie próbował wprowadzać piłkę do drugiej linii, natomiast gdzieś brakło też chyba do skoku i koncentracji przy tej straconej bramce. Nie w wypadku Pawła, ale innego zawodnika. Bramce to ewidentnie się poślizgnął zawodnik i to... No to trudno, żeby to przewidział ktoś inny, że ktoś się poślizgnie. No to są momenty takie, że trzeba zwracać na to uwagę i to jest istotne. A jeżeli chodzi o parę stoperów, to na pewno no to nie ukrywam, że tak jak w tych spotkaniach, które graliśmy, no nie mieliśmy takiego komfortu, bo Paweł Dawidowicz był kontuzjowany we wcześniejszych zgrupowaniach. Niektórzy zawodnicy nie grali regularnie. No i to, co powiedziałem w wcześniejszej odpowiedzi jednej, że Kuba Kiwior dzisiaj pokazał pewność siebie, co robił zawodnika. I to jest też bardzo, bardzo ważne do każdego zawodnika, który jest w reprezentacji. No i miałem rację, że będzie nuda. Uznaliśmy tutaj wspólnie, że w momencie, gdy padło pytanie o Mateusza Musiałowskiego, trzeba wracać do studia, gdyż tam się robi dziwnie. A miał dobre całkiem wejście w meczu przeciwko Sparcie Praga. Lepsze niż ten dziennikarz dzisiaj. Tak. Odebrano mu piłkę temu dziennikarzowi. Sprzęt został mu odebrany dość szybko przez Michała Probierza. Ale Michał Probierz też taki zadowolony mocno jest, nie? Na tej konferencji tak bardzo trzyma to ciśnienie przed walem. Nie widać tam jakiegoś uśmiechu, entuzjazmu. Tak spokojnie na razie. Kontrolowane bardzo zadowolenie. Bardzo wyważone. To jedźmy dalej ze synami, żeby ten punkt programu mieć za sobą. Który zawodnik teraz? Po Janie Bednarku domyślam się, że Dawidowicz Paweł. I tutaj jest całkowita zgodność. Pewnie nie trzeba o tym za dużo mówić. Wszyscy dali mu noty 6. Wyjściowe. Wyszedł. No to jest pewien sukces, bo my myśleliśmy, że nie wyjdzie. Że nie tak, temu. To prawda, że to... I dlatego to wyglądało ma to wszystko ręce i nogi. Tak. No to idźmy dalej w takim razie. Kolejny zawodnik. Kiwior. I tu też jest w miarę zgodnie. Siódemki. Tylko dwie osoby nie doceniły tego występu piłkarza Arsenalu. Byli to Łukasz Krałka i Mateusz Rokuszewski. Nie, bardzo docenili. Szósteczkę to jest naprawdę dobra ocena. To jest nota wyjściowa. Nota wyjściowa. Dobry mecz, ale wiesz co, niektóre występy w Arsenalu zakończone asystą. Wchodzi w pole karne parę razy. Dzisiaj 2-3 razy podłączył się dosyć ciekawie. Miał porównać w ogóle lewą i prawą stronę. To na pewno Kiwior wyglądał lepiej, bo częściej go widzieliśmy nawet pod polem karnym Estończyków, ale nie było jakiegoś tam kluczowego zagrania. Też pojedynków takich defensywnych, w defensywie nie miał praktycznie w ogóle, dla mnie taki na dobrym poziomie, ale taka szósteczka, nic poza to. Może jakieś dośrodkowanie, jedno, drugie byłoby celne na głowę gdzieś tam naszego zawodnika. To bardziej docenił i dał coś ponad. Dla mnie taki równy występ na szóstkę. Ja siedziałem obok Łukasza i my tak naprawdę wszystkie mam rozgrywałeś. I lewym okiem zerkałeś tam. No. Ja teraz strzyłeś przy tym Kiwiorze i się zastanawiałeś, dlaczego tak. Nie no, wydaje mi się, że to taki mecz, że ciężko rozliczyć się z defensora z podstawowego zadania, czyli z tego, jak bronił dostępu do własnej bramki, stąd nie zakładałem jakiegoś fajerwerek czy bardzo wysokiej oceny dla jakiegokolwiek obrońcy, bo oni po prostu byli po tym meczu niesprawdzeni, a może też nie dostrzegłem tego, o czym ty powiedziałeś, że tak dobrze operował piłką, że to tak upłynniało naszą grę. Wydawało mi się, że to za mało na tak wysoką notę jak 7, bo gdybyście zobaczyli na moje wszystkie noty, no to 7 to by był w zasadzie chyba trzeci najlepszy zawodnik na boisku, a nie powiedziałbym tego o Kiwiorze. Nie czułem tego. Mm-hmm.
No ja podniosłem o jeden punkt w stosunku do wyjściowej, głównie za te... Znaczy u mnie też wyjściowa jest piątka, to żeby To ja startowałem od szóstki przy obrońcach, Janek Bednarek ciut niżej, Dawidowicz na tym poziomie, natomiast Kiwiola doceniam, lewa strona uważam, że funkcjonowała na dobrym poziomie, też Zalewski korzystał na jego ofensywnej grze. Dwa razy chyba tam z piłką wyjechał za linię końcową, tak troszkę można powiedzieć, że nieporadnie, ale do tego się nie czepiam, doceniam jego aktywność. Stąd też ocena ciut wyższa niż wyjściowa. Mhm. U mnie siódemka, dlatego że uważam, że Kuba to jest ten element zaskoczenia dla przeciwnika. Przypominam sobie mecz w Lidze Narodów w Cardiff i tam też się podobał. Też zdaje się, że z tej pozycji tego lewego środkowego wchodził, robił przewagę i wydaje się, że oni tak dobrze się czują razem z Zalewskim, że do siebie pasują. Jak jeden wchodzi, to drugi może przejść bardziej do środka. No widać po prostu po Kubie, że to już jest piłkarz taki bardzo pewny siebie, który nie przez przypadek ma stałe miejsce w Arsenalu i wydaje mi się, że to w naszych warunkach w ogóle nie można znaleźć drugiego takiego środkowego, bocznego obrońcy grającego w trójce, który by dawał ten walor ataku. Ale w zasadzie można powiedzieć, że nikt nie szuka, bo mało piłkarzy w historii reprezentacji Polski miało taką serię meczów z rzędu w pierwszym składzie, bo to jest 20 meczów i to jest taki ścisły top w historii całego naszego futbolu. Tak, ale wiesz co, ja przypominam sobie słowa Roberta Lewandowskiego, który chyba pierwszy raz zobaczył na zgrupowaniu kadry właśnie Jakuba Kiwiora i od razu jaki to jest gość, jaki to jest potencjał. I, no i fajnie się składa, że on cały czas się rozwija. Dzisiaj myślę, że już możemy nazwać Kubę jednym z liderów tej kadry. No i ma ten element, którego nie znajdziesz u innych naszych środkowych obrońców grających w trójce, bo Jan Bednarek no, nigdy nie zrobi takiego rajdu na tej, wchodząc z pozycji środkowego obrońcę na pozycję wahadłowego, więc wydaje mi się, że to jest coś, na czym my możemy wiele zyskać i wiele ugrać, także w tym meczu, który nas za chwilę czeka w Cardiff. Jak przychodzisz do Arsenalu i chce ciebie taki trener jak Mikel Arteta, a to dzisiaj myślę, jeden z takich najpiękniejszych umysłów piłkarskich w Premier League, no bo człowiek, który całego właściwie futbolu w tym trenerskim świecie uczył się od Pepa Guardioli. Wcześniej miał okazję obserwować Arsena Wengera, który też, umówmy się, raczej na defensywną piłkę spoglądał z obrzydzeniem niż z poklaskiem. I jest cierpliwy w klubie, czeka na swoje szanse, kiedy je dostaje. Różnie bywało na początku. Niektórzy mogli powiedzieć, że ich nie wykorzystuje. W ostatnim czasie definitywnie zaczął je wykorzystywać i to życie jego w Londynie układa się piłkarskie coraz lepiej. No, gość jest w zespole, który prawdopodobnie do końca sezonu będzie się biło mistrzostwo Anglii w jednej z najmocniejszych lig na świecie piłkarskich, więc dzisiaj też mi się podobało to, że tą pewność siebie z klubu przełożył na... Ja wiem, że przeciwnik nie przetestował go specjalnie, ale ta jego odwaga, to co często pokazuje w Arsenalu, że gdzieś idzie na połowę przeciwnika, że tam szuka jakichś ciekawych rozwiązań, to też mogliśmy zobaczyć, więc tak też podniosłem mu ocenę. 7, ale też mi się wydaje, że Jakub Kiwior, bez względu na to, czy będzie grał z tak swoim przeciwnikiem jak Estonia, czy z mocniejszym, to on jakby da coś ekstra tej drużynie i też... No, jedna osoba mi o nim kiedyś powiedziała ciekawe zdanie, że to jest piłkarz, który jak jest ograniczenie do 70, to i tak jedzie 130 i to ma czasami dobre strony, a czasami ma złe na boisku. Nie zważa na znaki. Więcej ma dobrych. No tak, ale słuchajcie, to jest ogólnie chłopak, który może grać tak naprawdę na trzech pozycjach, bo wiemy, że w Arsenalu gra jako lewy obrońca, może grać jako lewy środkowy, może prowadzić ten środek obrony w tym ustawieniu z czwórką, więc taki zawodnik o takiej klasie, o takich parametrach, to jest po prostu skarb dla takiej drużyny jak reprezentacja Polski, bo jeśli szukaliśmy kogoś, kto będzie nowym Glikiem, to wydaje mi się, mówię ogólnie o takim wpływie na całą drużynę, na całą grę, to jest Kuba, chociaż ja się zastanawiam, czy on ma w sobie takie cechy czysto przywódcze, bo to też jest istotny element. No chyba nie element. Co, mi troszkę brakuje, bo jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze się nie odzywa. Ale wiecie, co mi się podoba? Mi się podoba to, że coraz częściej go oglądamy jakieś takie, a dużo kibice Arsenalu mają okazję oglądać takich obrazków, kiedy Arsenal się cieszy po golu, no bo ten rok jest fantastyczny, jeśli chodzi o ofensywę i często Kuba jest tam w jakichś sytuacjach, on jest z tą drużyną. Widać, że ta drużyna jego już zaakceptowała jako takiego pełnoprawnego członka.
Śląska. To nie jest jakiś tam gość, który z ciałem obcym jest do tego przyszyty. Więc ja myślę, że to no, w najbliższych latach to na pewno, bo Andrzej mówi, że on już wyrasta na jednego z liderów, ja się z tym zgadzam, ale myślę, że on po prostu będzie taką wiodącą postacią w reprezentacji przez najbliższe lata. Wiesz co, to jak to będzie lider, to będzie z tych liderów, który przemawia raczej grą, a nie osobowością. Natomiast jakbyśmy ustawili go w trójce, to okej. Okay. Natomiast jakbyśmy go ustawili w dwójce, to przy nim musi być taki Kamil Glik. Tak mi się wydaje, że jednak ten stoper że taki to na... za wcześnie na to, że tak? I jednak stoper, Kamil Glik zawsze wraca. Chodzi mi o osobowość, o taki styl grania, jak miał Kamil Glik. On no, wyprowadzenie pewnie miał dużo gorzej, bo dużo słabiej operował piłką niż Kuba Kiwior. Żeby on się uzupełniał, ciężko mi sobie wyobrazić stopera obok Kuby Kiwiora, który podobnie wyprowadza piłkę, a nie ma takiej właśnie tej cechy, tego genu takiego dowodzenia w polu karnym. Się mówiło kiedyś, że jak wpada piłkę w pole karne, to wiadomo, że Kamil ją wybije. Że zawsze albo go trafi, albo wywalczy tą piłkę. Tutaj Kuba pewnie będzie musiał takiego stopera, jak zagramy dwójką, obok siebie mieć. Natomiast w trójce to tak, to jest wymarzony stoper. Tak... Nie tylko na naszą reprezentację, bo tak jak tutaj Andrzej powiedział, no, potrafi wyprowadzić w innym ustawieniu. Nie, zażartowałem, że reprezentacji już nie zagram. Jeszcze tak, Łukasz, zderzając, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Ja jestem od tego, żeby wtrącać, co za mi głupie zdarza. Ale czekaj, nie złapałem tego. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, jeszcze tak zderzając Janka Bednarka z Kubą Kiwiorem, bo też sobie tutaj podczas meczu wynotowałem to podanie Janka Bednarka do Nikoli Zalewskiego, kiedy on został sfaulowany na pierwszą żółtą kartkę, co też później było ważne dla przebiegu całego meczu. No to Janek jednak często próbuje tych zagrań takich dalekich, do przodu nawet na 30-40 metrów, bo on to robi bardzo często też w Southampton. Gdzieś takie 2-3 lata temu nabrał odwagi w robieniu takich rzeczy, a Kiwior jednak to jest taki dynamicik, nie? Że idzie mocniej na połowę do przodu. Mamy środkowych obrońców, którzy bardzo swobodnie, dobrze operują piłką, ale też musisz mieć gościa do no właśnie, zadań i tu jak rozmawialiśmy o Dawidowiczu, nie wiem, czy to nie jest ten gość, nie? I jest po robocie, ale to tego nam brakuje. To Łukasz, no to do pary z Kiwiorem masz taki model takiego zabijaki właśnie, bo ja na przykład patrząc teraz na kadrę, to wszyscy są nieźli, wszyscy grają bardzo dużo w klubach, ale takiego typowego, wiesz, Kamila Glika drugiego czy Michała Pazdana, to ciężko chyba znaleźć, bo to są bardziej tacy hybrydy, powiedziałbym, tylko, bardziej elegancki niż Kamil Glik i Michał Pazdan, oni w tej reprezentacji się budowali przez lata swoją pewność, osobowość i tak dalej. My cały czas tutaj dobieramy. Jest albo Walukiewicz, jest Wieteska, jest kto tam grał jeszcze? Dawidowicz teraz. Tak, cały czas szukamy tej trójki. Jasiu Bednarek, nie jesteśmy w stanie wymienić dwóch, trzech takich filarów i zamykasz oczy i wiesz, że oni w następnym meczu zagrają. Cały czas takiego lidera. Nie, chodzi o to, żebyśmy mieli takiego jednego gościa, że wychodzi na niego silny środkowy napastnik i myśli sobie, o kurczę, będzie się ciężko. Nie mamy na ten moment takiego. Robert mówił też o tym, że w każdej formacji jest potrzebny kapitan, to w obronie chyba oni muszą współpracować raczej we czwórkę, we trójkę. Nie ma takiej mocnej osobowości na ten moment, absolutnie. Ja chyba ale nie wymieniono tutaj nazwiska piłkarza powołanego i piłkarza, który sprawdził się w tej roli, niestety tylko w jednym meczu, no bo był zawieszony za doping, czyli Bartosz Salamon, i to jest piłkarz, którego rzeczywiście chwalimy, może nie za ten sposób grania, którego wy byście oczekiwali, ale za te cechy przywódcze i za to, że potrafiłby się w roli tego lidera ewentualnie sprawdzić. Zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą. Jak kiedy ostatnio graliśmy z tak słabym przeciwnikiem, bo tutaj Marek, nasz dyżurny statystyk, dostaje na bieżąco statystyki. Ostatni raz więcej strzałów na bramkę niż tych 25 oddaliśmy w 2021 roku San Marino. 31 strzałów, tak samo ze strzałami celnymi. My mieliśmy 10, a San Marino 12. Ostatni raz nasi rywale oddali jeden strzał w meczu, kiedy graliśmy z Andorą w 2021 roku. Zastanawialiśmy się też nad jedną rzeczą, czy Wojtek Kowalczyk dotrze na VIP-a na stadion. Chciałem wam powiedzieć, że moim zdaniem dotarł, gdyż 13 minut temu zaczął obrażać ludzi na Twitterze. Znaczy, że to się wszystko dzieje. To będzie udany wieczór. Dobrze. Oby dotarł do salonu. Zobaczmy sobie następnego piłkarza do oceny. Kogo my tu mamy? Przemysław Frankowski. I tu mamy bardzo duży rozstrzał. Niech tłumaczy się Andrzej, który dał mu 8. Najważniejsza sytuacja z tego meczu, czyli bramka na 1-0, bo ja wiem, że to była Estonia, ale im dłużej nie jesteś w stanie złamać rywala, tym w tobie może zacząć narastać pewna nerwowość i niepewność. I dlatego u mnie jest 8. Nigdy nie dowiemy się, jakby wypadł Przemysław Frankowski, gdyby nie doznał tej kontuzji. I tak jak wcześniej też mówiłem, bardzo podobał mi się ten chłód w momencie, w którym głowa potrafi być gorąca. Czyli wychodzisz na solówkę z bramkarzem, a on to zrobił po profesorsku, tak jakby strzelał, nie wiem, 37. albo 42. bramkę
w reprezentacji, a poza tym wydaje mi się, że to jest też taki chłopak, który bardzo się ogólnie rozwinął i tak jak w przypadku Kuby Piotrowskiego, to co jest w klubie, potrafi ten wysoki poziom przenieść na reprezentację, bo też są przykłady odwrotne. Mhm. A to o tym może potem. Dla mnie taki trochę poza tym golem dyskretny występ. Tego bardzo chwalisz za spokój przy wykończeniu, ale poza tą jedną akcją to dość mało go było. Raczej pchaliśmy... Ale co, takie było jedno fajne rozegranie z Karolem Świderskim też, kiedy poszła piłka na drugą stronę. Ogólnie mi się wydaje, że on się czuje tak dosyć swobodnie, bo kiedyś obserwując go jeszcze na poziomie ekstraklasy, wydawało mi się, że tam czasem w tej głowie jest dużo, dużo szumu, że on tak nie potrafi do końca zapanować nad takim lekkim chaosem, a w tym elemencie bardzo się wzmocnił, wyrobił i to doceniam. No dobrze, no to idźmy dalej do następnego zawodnika. I to jest Bartosz Slisz. No podobne te oceny wszystkie tutaj właściwie. Podobne, w zasadzie 5,5 możemy mu dać. To też zależy, użyłbym, wyjściała, bo też bym użył tutaj zwrotu, że dyskretny występ. No tak po tym meczu na pewno jedna z postaci, które kibice zapamiętają. To nie miał prawa być jego najmniej. Mecz. Przy takim przeciwniku, to co on miał tu zrobić? Znaczy ja zapamiętałem dwie rzeczy. Jedna taka niepokojąca strata w rozegraniu na początku, ale wtedy uznaliśmy, że nawet jeśli jest taka strata i Estończycy przejmują piłkę wysoko, no to nie są w stanie zdobywać terenu w taki sposób, żeby zagrozić naszej bramce, ale mimo wszystko tę stratę Bartosz Slisz zaliczył i w przypadku meczu z groźniejszym rywalem to mogło mieć swoje konsekwencje. No i też chyba przy tym golu, tak? To on się poślizgnął, czy nie? Nie, chyba Moda się poślizgnął, ale... Nie został tam ograny przy linii tak, prostej, tak, nie? Tak, tak. No to jakieś dwie minusy, tak. Przez które jest, to jest piątka, nie szóstka. Wiesz co, ja go bardzo dobrze rozumiem, bo rola szóstki nie jest dobra. Zawsze mecze oglądałem w noty, to znowu ja troszkę niżej niż reszta. Bardzo dyskretnie znowu. Powiedz taką rzecz, czy jak grałeś w piłkę, to przejmowałeś się ocenami wystawionymi przez dziennikarzy? Wiesz co, na pierwsze, no nie powiem, że pierwszy mecz. Pierwsze 15 lat się przejmowało. Wiesz co, jak wtedy internet nie było tak mocno rozchulane. Okay, no ale gazeta była. Tylko tak. Były gazety i przychodziłeś do szatni, wiadomo, że zawsze gazetę ktoś miał i pierwsze co było, to noty. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że cię na oku, tak. Legia grała, to akurat wiem. Spotkam. Słuchajcie, Legia grała z Wisłą i biła się o Mistrzostwo Polski, no i po treningu Legii z Łukaszem Surmą się spotkałem i Łukasz Surma tak idzie do mnie już takim krokiem, no widzę, że ma jakieś pretensje. Myślę sobie pewnie o notę, którą mu wystawiłem w poniedziałkowej gazecie. A on mówi, wiesz co, uważam, że to jest ta nota dla Radosława Sobolewskiego, to jest skandal, że jakby zawalczył, to mi zaimponowało, że zawalczył o notę dla kolegi, dla przeciwnika z Wisły Kraków, że tam o jego zdaniem o dwa za niska była, czy coś takiego. No wiem, że się bardzo przejmował. Te noty miały sens w ogóle? Nie miały żadnego sensu. Dlaczego? Nie, no to jedynie mogłeś być smutny na chwilę, na godzinę albo uśmiechnięty. Ale nie, w sensie czy w ogóle miały sens, w sensie czy były odzwierciedleniem tego, jak ty czułeś? Nie, w ogóle, wiesz co, niektórych... To ktoś kiedyś trafił. Zdaniem, to niektórzy... jak miałoby to być jakieś miarodajne, to jeden, który ocenia, musiałby wszystkie mecze obejrzeć i na podstawie tego, jaki jest poziom wiesz ligi, co, ja też znam historię, drużyn, jak te mecze jak te oceny były wystawiane. To no. Jakby ktoś oglądał wszystkie ktoś... te wasze mecze, to by nie wytrzymał jednego z tych. Ja wam powiem tak, zazwyczaj gram na kolanie, ktoś tam wrzucał piątkę, szóstkę, to miało znaczenie. Bardzo często. Na trybunie prasowej siedziało tam 7 osób, to co, piątkę mu, piątkę? Dobra, dobrze. Nie, ale nawet jeszcze... No bo głównie robią się notatki. Andrzej, wybierasz 11 kolejki, to tam jest 7 głosów, a dobra, ten strzelił tego. Nie, ale wiesz, to jest jeszcze inny aspekt, że pisałeś podobnie. Często tekst na deadline. No i pisałeś i musiałeś go wysłać przed ostatnim gwizdkiem. I ty tak naprawdę ostatnich 15-20 minut meczu to nie oglądałeś. Jeżeli byłem najbardziej aktywny wtedy, to zawsze miałem piątkę. Bardziej mnie interesuje to, czy dziennikarze są w stanie uchwycić grę defensywnego pomocnika, twoim zdaniem, czy w ogóle? Wiesz co, jedyna sytuacja jest taka, że jak strzelić bramkę raz na ileś tam meczów, albo jak zablokuje strzał, który, nie wiem, jest bardzo groźny i piłka idzie w kierunku bramki taką, albo jak że zrobisz czerwoną, albo czerwona, albo coś takiego. Musisz dać jakiś taki odcisk na meczu, jeśli jesteś taki, wiesz, trochę... Wiesz, to jest jeszcze problemem. Problemem jest to, że dziennikarz bardzo często nie zna przedmeczowych założeń. Ja taką sytuację przerabiałem, jak pojechaliśmy kiedyś z Tomkiem Włodarczykiem do Amsterdamu, kiedy w Ajaxie zaczął grać regularnie Arek Milik. No i tam się pytam go, jak żyjesz z holenderskimi dziennikarzami. No gadamy sobie tak swobodnie gdzieś przy kawie i on mówi, słuchaj, no dostałem bardzo niskie noty za ostatni mecz. No, szczerze mówiąc, to nie powinienem z nimi w ogóle rozmawiać. Ale mówi, jest mi ich trochę szkoda, bo nie rozumieją założeń. Bo jeden z dziennikarzy napisał tak,
to skandal, tam ani razu nie pomagał drużynie, nie przekroczył linii środkowej boiska. On mówi, ale Frank de Boer powiedział, chłopie, jak przekroczysz linię środkową boiska, to cię zdejmę. No masz po prostu biegać tylko na połowie przeciwnika, więc po prostu ten dziennikarz, nie wiedząc, co ja miałem robić, ocenił mnie za rzeczy, których on ode mnie wymagał, no a jednak rozlicza mnie trener, a nie dziennikarz. To jeszcze jedna rzecz tylko dodam w tym temacie. Bardzo często w Polsce są zawodnicy oceniani przez pryzmat tylko i wyłącznie wyniku. I często, nie wiem, czy tak miałeś, Łukasz, ale ja mnóstwo meczów zagrałem bardzo słabych, w których wygraliśmy i te noty były, powiedzmy, jakieś tam niezłe. I mnóstwo meczów... Ty wszedłeś w górę z drużyną. To tak. Tak, nie miał. No co ty? Nie, nie, ja wiem. A, to wiesz, to tak. Łukasz zawsze był źle oceniany. Mnóstwo meczów, wiem, które przegraliśmy... Nie doceniali. Tak, teraz komisyjnie każdy twój występ o jeden w górę. Tak. Podwyższamy. Dobrze? Dziękuję, Andrzeju. No. Na razie dzisiejszy twój występ ma 7. Ja się tu i to dla ciebie wyciągnę. Niech będzie. Dobrze, kto teraz? Kto do ocenki? O! Piotrowski. O, ale jeden się tłumaczy mocno. Ha. Ja bym dał mu 9, gdyby nie była to Estonia po drugiej stronie. Ja bym dał mu 8,5 tak naprawdę, gdybyśmy mieli połóweczki, tak? 8,5. A mnie blokowała przede wszystkim klasa lub raczej jej brak u przeciwnika. Zastanawiałem się, co by było, gdyby przeciwnikiem była Francja. No wiesz, ale musisz ocenić go na tle tego przeciwnika. Wiem, no. Oczywiście to oceniamy mecz z Estonią. To jak na te standardy poziomu. No dobra, drużyny, jakby grał na, wiesz, to na był... trzecią B, na 12-latków. No dobrze, okej, okay, no ale to był mecz dla nas ważny, w którym on był zawodnikiem kluczowym dla końcowego wyniku tego spotkania i to nie jest prosta rzecz wejść do nowej drużyny i nagle stać się jednym z liderów, jakby sprzedać wszystkie umiejętności, więc ja to bardzo doceniam. A jak jeszcze do tego dochodzą konkrety, czyli asysta przy bramce numer 1 i jeszcze to jest poprawione naprawdę pięknym golem z dystansu, to ja od takiego piłkarza grającego w środku pomocy niczego więcej nie chcę dostać. Jak na przykład zestawiam wkład w to spotkanie Piotrowskiego z Zielińskim, no to dla mnie tu jest po prostu 9. Mm-hmm. Co mi się podobały takie zachowania stricte zawodnika z pozycji numer 10. W takim gąszczu bardzo często przyjmował piłkę od razu w kierunku bramki przeciwnika. On szukał małej gry jako jeden z nich. Przy jego wzroście, gabarytach, przy tym jak się porusza, to ten element mnie bardzo imponował. Ja myślę, że to też argument wzrostu, co to w ogóle ma do czynienia? Patrzę na nasz wzrost i tego elementu akurat nie było. A nie, naprawdę, ten element. No ale też gra w drużynie, która gra cały czas piłką. Tych kontaktów jest z piłką bardzo dużo. Dzisiaj podobny mecz dla niego. Ale tutaj też, tak jak Andrzej mówi, ten ciężar, obojętnie z kim byśmy nie grali, wchodzi do nowej drużyny w trudnym momencie, bo ta reprezentacja jest na mocnym zakręcie. Daje taką pieczątkę, że ja jestem poważnym gościem, chcę piłkę, chcę tutaj dyrygować. Dla mnie 8, ale no, nawet taki, ja myślę, taki w nawiązaniu do tego, co Stano mówił o klasie przeciwnika, że tutaj nie klasa przeciwnika jest tak ważna, jak samo to, że jesteś w reprezentacji, która gra mecz pod wielką presją i w ogóle to jest w przypadku jego oceny bardzo ważne. Ja bym jeszcze porównał go do Piotrka Zielińskiego, bo te same pozycje i wydaje mi się, że dzisiaj Kuba był bardziej widocznym zawodnikiem. Nie, no zdecydowanie bardziej. Tak, że Zielek też strzelił bramkę, no to dzisiaj w moim takim rankingu jest Piotrowski o piętro wyżej. Znaczy to też wkład jest w kluczowych momentach meczu. Tak, i powtarzalność tych uderzeń z dystansu, bo te z pierwszej połowy też było kapitalne i szybko się złożył. No, rozmawialiśmy o tym właśnie z Łukaszem przed meczem. Ja powiedziałem, że to mi się podoba u Kuby, bo wielu jest gości, którzy mają odpowiednie kopyto, ale on zawsze w tym prostokąciku potrafi, w wielu przypadkach potrafi tę piłkę odpowiednio ukierunkować. Mówisz, czyli o tym po prostu... strzale niecelnym na przykład. No tak, ale ten strzał niecelny od strony technicznej był znakomity, to... szczerze mówiąc, tak jak sobie całą tę sekwencję przypomnisz. I to po prostu nie jest przypadek, bo tam od czasu do czasu to każdemu się no jego a u niego jest, to nie jest przypadek. A u niego jest po prostu powtarzalność w tym elemencie, a to jest, no, to jest bardzo duży atut. Jeżeli masz celny strzał z dystansu i właśnie często z takimi przeciwnikami, którzy gdzieś tam bronią głęboko, ale jak będziemy grali z Walią, to też tamtego miejsca może być więcej na taką wycofaną piłkę i to jest taki facet, którego drużyna będzie szukać pierwszej kolejności do tego, żeby kropnąć tam zza szesnastki. Mateusz, wydaje mi się, że to jest piłkarz, który cały czas uczy kibiców, kim on jest tak naprawdę na boisku i kim może być, bo przed meczem wiele było głosów, że
kurczę, może zbyt defensywnie gramy, bo tu i Slisz, i Piotrowski, gdzieś pamiętaliśmy go z Pogoni Szczecin, że on rzeczywiście był taką szóstką, ale przecież to jest zawodnik, który może w pomocy grać na każdej pozycji. No i on po prostu tego gola ma, jak to się mówi. Zdecydowanie, o tym chciałem powiedzieć, że to dla niego mega istotny mecz właśnie w tym kontekście, że my go pamiętamy jako piłkarza bardziej defensywnego, też patrzymy na jego warunki fizyczne i wydaje mi się, że wielu kibicom on się tak po prostu kojarzy jako zawodnik do rozbijania ataków i on może tak grać. On już miał jeden mecz w tej reprezentacji, kiedy miał nieco inne zadania i był ustawiony trochę niżej, no ale po takim spotkaniu już raczej będzie postrzegany jako ten ofensywny pomocnik, no bo te 15 goli w tym sezonie, no to nie jest dzieło przypadku i to nie tylko tak, że w Bułgarii, kiedy tam Ludogorets ma ogromną przewagę, tylko on 6 z tych 15 goli strzelił w europejskich pucharach i wydaje mi się, że to też o czymś świadczy i no to, że strzelił gola z dystansu, jak tak sobie popatrzymy na te wszystkie ostatnie... Okej, może inaczej. Gdybym zadał wam pytanie i bym poprosił o to, żebyście wymienili 3 gole strzelone z dystansu przez reprezentację Polski w ostatnich 10 latach, to założę się, żebyście tutaj łapali się za głowę, siedzieli i szukali w tych zakamarkach. No, o świcie byśmy stąd wychodzili. No tak, dokładnie. I moim zdaniem to był mega problem, jest mega problem reprezentacji Polski, że tych piłkarzy, którzy potrafią uderzyć z dalszej odległości i tych goli... Latajczyk z Węgrami ostatni chyba. Nie, no mówiliśmy Krzynówek z Portugalią. Tak, ale to samobój. To był niecelny strzał. Tak, tak. Krycha coś strzelił z pola karnego, ale to już chwilę temu. No był Lewandowski chyba z Mołdawią, tak? Ten też mi się wydaje, że do nas kraju było gdzieś tam 16. Gdzieś to mogło być za pola karnego, ale ja nawet przypomniałem sobie, że chciałem zrobić taką nitkę na Twittera, żeby pokazać, ile na przykład goli strzeliła reprezentacja Albanii. Nitkę na Twittera. A to nie wiem. To jest kilka tweetów połączonych ze sobą. To jest taka nitka, tak. I żeby pokazać, jak często Polska strzela gole z dalszej odległości w porównaniu na przykład do Albanii, gdzie był ten zawodnik chyba jeden ustawiony na prawym skrzydle i on dość często kaleczył w tych eliminacjach poszczególnych rywali i chyba ta nitka się skończyła właśnie na jednym, czyli nawet nie była nitką. Także. Czy Piotrowski to będzie teraz zawodnik, od którego zaczynamy skład? No. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby nie wyszedł w meczu z Karp. Oczywiście zaczynamy najpierw od Lewandowskiego, ale generalnie czy on będzie w gronie piłkarzy niepodważalnych w tej drużynie? Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w meczu z Czechami i to dzisiejsze spotkanie, to nie bardzo widzę kontrkandydata, bo to jest taka pozycja, powiedziałbym taka ósemka, o jakiej może marzyć wielu trenerów. Czyli ten strzał z dystansu też czasem powoduje, że do ciebie wychodzi przeciwnik, ale on też ma taki szybki mikroprocesor w głowie i wtedy może też zagrać krótkim podaniem, bo w takiej grze kombinacyjnej też się czuje znakomicie. Także no, wydaje mi się, że to jest jeden pewnie z, nie wiem, 3-4 piłkarzy, od których trener Probierz będzie zaczynał układanie jedenastki na walię. Chociaż jestem ciekaw, czy gdyby ten mecz miał się odbyć 3-4 miesiące temu, czy to jednak nie Sebastian Szymański zacząłby Ale to zupełnie inny profil piłkarza. Ale on też... Czy nie chcielibyśmy go gdzieś tam spróbować jednak upchać? Ale z Czechami kosztem Szymańskiego zagrał, nie? I to jest moim zdaniem właśnie bardzo taka mocna pieczątka trenera Probierza, bo trochę na przekór może właśnie głosom, że powinien grać zawsze Sebastian Szymański, gra Piotrowski. Widzimy, że ze świetnym skutkiem. Bo co, on ma więcej takich walorów jeszcze... Do rozgrywania. Do rozgrywania. Ale motorycznych też. W kontakcie jesteś silniejszy i nawet w tym fragmencie potrafi piłkę pewnie lepiej zaatakować niż Sebastian Szymański. Tu więcej walorów ma takich jeszcze do środkowego. Jakbyście byli prezesami klubu top polskiej ligi, to kogo byście woleli do niego kupić? Piotrowskiego czy Szymańskiego? A wiesz, to bo jak was słucham, to mam wrażenie, że zaraz mi pójdzie, że Piotrowskiego, a mam wrażenie, ale to wymień klub jakiś. To się może bardzo szybko zmienić. Z dołu tabeli, z góry tabeli. To polskiej ligi. I możesz mieć albo Szymańskiego, albo Piotrowskiego, bo wy tak gadacie, jakbyście mieli wybrać tu Piotrowskiego. Ja jestem przekonany, że jakbyście byli prezesami klubu, to mówicie, bierzemy Szymańskiego. No bo patrzymy przez pryzmat Fenerbahce, a ja nie wykluczam, że w ciągu pół roku... ułożenie całej drużyny, jakby... Że mamy już Zielińskiego na przykład, tak? Nie, ale mówicie, że ma taki, a tu jest w tym lepszy, tu w tym jest lepszy, tu w tym jest lepszy. A dla mnie Szymański jest piłkarzem, którym się zachwycaliśmy 4 miesiące temu, że ma nieprawdopodobne statystyki. Dlatego stąd moje pytanie prowokacyjne. Kogo byście kupili do swojego klubu? To jest wiesz, to zależy kogo masz w środku też. No, jak nie masz nikogo i masz grać na jednego, to do kontrolowania środkowej strefy to jest lepszy Piotrowski. Do takiego szybkiego błysku to może lepszy jest Szymański. Ale myślę, że te walory jakby czysto fizyczne też są istotne. No bo musisz mieć czasem takich też silnych facetów w środku pola. Sebastian
Szymański jest fantastyczny w takim rozrywaniu tych szyków obronnych przeciwnika. Też dobry strzał, ale no dzisiaj to trudno w ogóle dyskutować z wyborem trenera Probierza, czy to powinien być Piotrowski, czy Szymański. Wiadomo, że na rynku transferowym pewnie 3 albo 4, a może 5 razy wyższą tę wycenę ma Sebastian Szymański. I jak miałbym wpasowywać któregoś z nich do Ligi Angielskiej, to pewnie bym bardziej pomyślał o Szymańskim niż Piotrowskim. Dobrze, idźmy dalej. Kogo mamy teraz? Zalewski. I wychodzi na to, że to jest piłkarz meczu, bo zdobył aż 3 dziewiątki. Man of the match? Jednogłośnie, tak? Tak, tak. Zdanie Piotrowski. Swoboda tak, zdecydowanie. Jakby swoboda, z jaką dzisiaj robił te wszystkie rzeczy, bez względu już na klasę przeciwnika, no to nakazuje nam po prostu dać mu tutaj najwyższą ocenę w zespole. Myślę, że nie będziemy się kłócić jakoś specjalnie długo o to. Wiesz co, mnie imponuje tutaj u niego jedna cecha, odwaga. Każdą piłkę, którą ma, próbuje wchodzić w pojedynek. Czy to, nie wiem, parę razy już było na lewą stronę, 5, 6, 7 razy, ale nie patrzy, czy jest Robert Lewandowski, że trzeba oddać sprzęt, że jest Kuba Piotrowski, może trzeba oddać sprzęt. Nie, mam piłkę, chcę grać 1-1. Odwagę, to w tych ostatnich meczach też w reprezentacji to był jedyny zawodnik, który próbował grać bardzo często. Jeszcze w nawiązaniu do tego, czy mówisz, tam na początku, w pierwszej połowie była taka krótka sekwencja zdarzeń. Te dwie sytuacje nie były oddzielone zbyt wieloma minutami, kiedy on podjął dwie błędne decyzje. Natomiast on konsekwentnie robi swoje cały czas. Tu pokazuje klasę. Ale to jest właśnie piłki, ważne, albo dwa razy ci nie wyjdzie, bierzesz dokładnie piłkę i próbujesz jeszcze raz. To jest dobre piłka, pełne zaufanie do swojej umiejętności. On ostatnio też nie miał takiej ciągłości gry w Romie, bo u José Mourinho grał na lewym wahadle. Ale widać, że pewne cechy mu zaszczepił portugalski szkoleniowiec. Zastanawiam się, jakby to wyglądało z przeciwnikiem dużo silniejszym, mającym szybkość w bocznej strefie boiska, bo wtedy musisz polegać na tej szóstce, która ciebie zaasekuruje, i na lewym środkowym obrońcy, bo tam się może robić dużo, dużo miejsca w tej strefie teoretycznie bronionej przez Zalewskiego. No więc to też są takie aspekty, że tutaj mówimy to w odniesieniu do Estonii, ale no on dzisiaj zagrał mecz kapitalny, szczerze mówiąc. Jakbyśmy mieli zestawić Piotra Zielińskiego i Zalewskiego, bo to dwóch zawodników, którzy grają trochę mniej w klubach, no to wydaje mi się, że bardziej widoczny, bardziej przydatny w tym meczu był Zalewski zdecydowanie. Dobrze trafił, bo naprawdę prawym wahadle też grał środkowy obrońca, ten Pakoci, to on grał w poprzednich meczach jako obrońca. I to przez chwilę tylko. Tak. I grał nie dosyć skasował go w 26. Sam sobie zdjął z planszy. Wiesz, tak. Ale to też trzeba Zalewskiego docenić, bo on na tym wahadełku teraz u Daniela De Rossiego nie gra praktycznie w ogóle. Tam, tak. Dosłownie. Oni nie grają tym systemem, minut. Bo oni grają 4-3-3. Tak, oni zagrali dosłownie chyba w jednym czy w dwóch meczach z Interem chyba kończyli i to jest bardzo mało minut, natomiast wyglądał dzisiaj jakby tam grał co tydzień. No i też jak się przeniósł na drugą stronę, to była asysta, o ile pamięć miejmy. To był piłkarz dzisiaj całkowicie podporządkowany pod zespół. On kilka razy miał sytuację, gdy mógł próbować samemu coś zrobić, kończyć akcję. Za każdym razem próbował podawać. Nawet Łukasz kiedy może właśnie go zdenerwował, powiedział, dlaczego nie strzelasz w pierwszej połowie? Tak. No poza tym, słuchajcie, wypracować sytuację Piotrowi Zielińskiemu, żeby on swobodnie mógł strzelić gola głową, to znaczy, że grasz dobry mecz. Znaczy to dośrodkowanie jego to było fantastyczne, odpowiednia szybkość zagranej piłki, rotacja i pułap idealny taki, że bramkarz nawet nie miał do czego wychodzić. No także on dzisiaj zagrał po prostu wzór. No to kwestie piłkarza meczu mamy rozstrzygniętą, wprawdzie niejednogłośnie. Mateusz zgłasza sprzeciw? Bardzo mocny sprzeciw? Nie, taki. Nie będziesz o to. Dwie ósemki. Grafik się pomylił. Dałem dwie ósemki i Zalewski, i Piotrowski na bardzo wysokim poziomie. No dobrze, idziemy dalej. Zieliński. I tu też mniej więcej zgodnie. Kurczę, brakuje tu kogoś, kto by takie noty całkowicie no chyba od czapy dawał. Od czapy dawał. Musielibyśmy się tak, miejsca przy stole jest dużo. Tak. 4 siódemki, 2 szóstki. Bardzo poprawny, dobry występ Piotra Zielińskiego. A czy poza golem to było coś takiego, że powinniśmy się tym zachwycać? Nie. Wiesz, to nie. Dla mnie to było takie klasyczne kręcenie kółeczek przez Piotra Zielińskiego, ale za bramkę podwyższam mu ocenę, ale to jest właśnie dla mnie ten przykład, że trudno jest przenieść tego piłkarza z klubu na poziom reprezentacji. Czyli to, za co chwaliłem Frankowskiego i to samo mówię o Piotrowskim. Zresztą ten bilans Piotra Zielińskiego w meczach eliminacyjnych, a wiadomo, że w eliminacjach jacyś mocarze
nie grają, bo tak to jest wszystko ułożone, że już jadą całe tabuny drużyn na główną imprezę. To jest chyba jego dopiero czwarty gol w 41. meczu eliminacji do Mistrzostw Świata albo Mistrzostw Europy. No to to jest wynik słaby, tak szczerze mówiąc. Mm-hmm. No dobra, idziemy dalej. Świderski. Znowu jesteśmy blisko, natomiast zaczynamy już te noty trochę niższe, bo mimo wysokiego wyniku, to im wyżej, tym gorzej. No też chyba o Karolu dzisiaj dużo zostało powiedziane już tutaj zdań, więc to, jak ktoś słuchał nas wcześniej, to, to może wiedzieć, z czego te noty wynikają. Wysoko sobie zawiesił poprzeczkę też w kadrze ostatnimi występami, więc ta pierwsza połowa szczególnie, myślę, że taka bardzo anonimowa, jedno dośrodkowanie takie bardzo nieudane gdzieś daleko za linię końcową, więc generalnie anonimowy raczej występ, chociaż w drugiej połowie dużo lepszy niż w pierwszym. Tutaj była ciekawa wymiana zdań pomiędzy Andrzejem a Krzysztofem Piątkiem, podczas którym się w poniedziałku, z którym się łączyliśmy podczas naszego poniedziałkowego programu, i Krzysztof zapytał Andrzeja, a kogo... A jak pan sądzi? A jak pan sądzi? W sensie, kogo widzi u boku Roberta Lewandowskiego? I ty odpowiedziałeś, że ja powiedziałem o Karolu Świderskim, ale wydaje mi się, że dzisiaj tak nie do końca potrafił się odnaleźć w tym wychodzeniu z pola karnego Roberta Lewandowskiego. Wydaje mi się, że to jest akurat ten sposób gry, który by bardziej pasował temu napastnikowi ukierunkowanemu na strzelanie goli, czyli tutaj myślę o Krzysztofie Piątku. Ale ja bym tylko apelował o jedną rzecz, żeby dać prawo Świderskiemu w końcu zagrać bez konsekwencji kiepski mecz w kadrze, bo to jest taki zawodnik, który zawsze jest na pograniczu jedenastki. Jak tylko raz zagra źle, to ląduje na ławce rezerwowych. Ale też pamiętajmy, że to jest piłkarz, który w tych dwóch meczach z Walią strzelał bramkę i w Warszawie, i w Cardiff. Teraz też taki proces, myślę, będzie zachodził w głowie trenera, jak ocenić ten występ. Chyba że trener Probierz jakby jest zadowolony, bo założenia były, tak jak wcześniej mówił Przemek, troszkę inne dla Karola, ale tak z kanapy to oglądając, to wydaje mi się, że mogło być zdecydowanie lepiej. Ale Karol i Robert mieli też, myślę, że największy problem w tym meczu po prostu z ilością Estończyków, bo mieli wokół siebie ich najwięcej i oni może nie są indywidualnie dobrymi zawodnikami, ale tą ilością i skupieniem się akurat na tej dwójce napastników też myślę, że swoje zrobili, więc zgadzam się w 100%, że Karol absolutnie do Roberta będzie pasował, a w meczu w Cardiff to już na pewno, gdzie będzie dużo więcej przestrzeni i między tymi rosłymi obrońcami Walijczyków, to myślę, że to jest idealny wybór. Został nam do ocenienia z podstawowej jedenastki Robert Lewandowski. Poprosimy. No i tutaj tłumaczyć się muszę ja i Andrzej Twarowski, bo reszta tak oceniła po prostu wyjściowo. Andrzej, zacznij. A proszę bardzo, z miłą chęcią. Wydaje mi się, że Robert był bardzo aktywny w tym meczu. No wiadomo, że to jest taki zawodnik, że od niego zawsze oczekujemy strzelanych bramek, ale uznałem, że skoro Karol Świderski ma szóstkę, to trudno, żeby taką samą ocenę miał Robert, bo w moim odczuciu w tym spotkaniu zrobił zdecydowanie więcej niż Karol. I dlatego wyszła mi siódemka. Robert zawsze w tych eliminacjach rozmaitych strzelał jakieś jakieś niewiarygodne liczby goli. No to przyszedł taki dzień, że jemu nic nie chciało wejść w takim meczu ze słabszym przeciwnikiem. Też jakby doceniam to, że była zupełnie inna mowa ciała, bo już momentami mnie lekko irytował Robert, bo on tak czasem dawał drużynie odczuć, ale ja tu czekam, gdzie są te podania, co się dzieje. A dzisiaj wydaje mi się, że zachowywał się jako taki prawdziwy kapitan, który cały czas jakby grał dla drużyny i nie dawał nikomu odczuć, że wiesz co, to mógłbyś zrobić lepiej, tu podałeś niewłaściwie. Wydaje mi się, że to też są takie kwestie, które sobie, jak powiedział podczas Świąt Bożego Narodzenia, tam przemyśliwał rozmaite sprawy, to może taki wniosek też się w jego głowie pojawił, że jednak ta funkcja sprawia, że trzeba cały czas ludzi wspierać, bo jak na kogoś wsiadasz w trakcie meczu piłki nożnej, to mu nie pomagasz. To możesz tylko przeszkodzić jemu i sobie. Andrzej, jak w szkole nauczyciel podniósł ocenę za zachowanie. No. Tak czasami się zdarzało. No dobra, dobrze się zachowywałeś, więc jedno. Ale to też jest, wiesz, to ja uważam, że to też jest ważny element całości. Jak chyba za zachowanie, Andrzej, bo jak cię słucham, to mam wrażenie, że muszę ten mecz drugi raz obejrzeć. Tak? Chociaż matematycznie. Cały czas pizzę jadę. Ale jak się je pizzę, nie trzeba na nią patrzeć. Można patrzeć. No trzeba patrzeć, to tam jest. Telewizor można.
jednocześnie zwany patrzeć. No look więc pass. Dla mnie Robert Lewandowski oddał jeden niezły strzał, ten zza pola karnego. Jeden taki raczej słaby, tak z takiego półobrotu powiedzmy, ale mało tego było. Nie wypracował też kolegom żadnej sytuacji, z której mógłby paść jakiś... Piękną asystę zaliczył. Jaki... Do Piotrowskiego. No tak. Nie wypracował kolegom żadnej takiej sytuacji. Dla mnie to był właśnie anonimowy występ, moim zdaniem, w dużej mierze. Jak pomyślę, że wygraliśmy 5-1, mogliśmy wyżej, przeciwnik nie był w stanie wymienić dwóch podań, a my chwalimy, że Robert Lewandowski nie rozkładał rąk, no to chyba ja mu po prostu... Nie, poczekaj, ale chcesz mu odmówić takiej aktywności w całym meczu? Przecież on cały czas gdzieś tam wchodził. Nie, rozliczał go za efekty tej aktywności. W drugą nie wiesz, ale to można spojrzeć na tę szklankę do połowy pełną, tak, że wygrywamy mecz 5-1. Nie strzela bramki Lewandowski i jeśli chodzi o ofensywę, to wszystko się nam zgadza. Poza tym, że on nie strzelił. No to ja akurat do tego no nie odnoszę żadnego. Mnie Andrzej przekonał matematyką, że skoro Świderski 6, to faktycznie lewy musiał zostać. Albo nie oglądał meczu i odpalam live, skoro jest 5-1, czerwona kartka 26 i że nie strzela Lewandowski, no nie dobym złotu. Szkoda tej jednej sytuacji, gdzie on sobie sam wypracował tę pozycję strzelecką w polu karnym i zachował się naprawdę kapitalnie, odwracając się z piłką i uderzył w zasadzie prosto w bramkarza. To jest taki minus przy jego nazwisku. A ja uważam, że tak Robert, jak i Piotrek Zieliński byli dzisiaj bardzo dżentelmeńscy. Pozwolili młodzieży błyszczeć, oni wycofani. Taka, bym powiedział, dla nich rozgrzewka przed meczem w Cardiff. Wydaje mi się, że to są zawodnicy, którzy już tyle meczów na najwyższym poziomie rozegrali, że wiedzieli, że dzisiaj ich udział jakiś większy nie jest niezbędny. Myślę, że to było intencjonalne, czy to nie jest zbyt grubymi nićmi szyte? Ale wydaje mi się, że Robert bardziej... Zagrał słabiej, żeby inni wypadli. Nie, o to chodzi, że Robert bardziej myślał o drużynie niż o sobie. Dokładnie tak. I on pozwolił tym młodym... To też trzeba umieć. ...błyszczeć i to nie było... Dorabianie na siłę. Ja myślę, że dorabianie na siłę. Udowodnię to... Dajmy postrzelać chłopakom, bo nam 10 minut na siłę grał, żeby strzelić gola, a ty mówisz, że myślał o drużynie. Jakby myślał o drużynie, to by myślał o meczu wtorkowym i 60 minucie już by był na masażu. W Cardiff Zieliński, Lewandowski najlepiej. A wiecie, co mnie cieszy? Cieszy mnie zwykły taki rachunek. Cieszy mnie rachunek prawdopodobieństwa, bo dał kolego. Mnie cieszy rachunek prawdopodobieństwa, bo nie chcę mi się wierzyć w to, żeby Lewy zagrał dwa takie mecze z przodu, więc teraz liczę na wtorek. A to chyba nie oglądałeś jego meczu w kadrze w ostatnim roku. Oglądałem. Tak, miewał dłuższe serie niż jeden nieudany mecz. Nie, ale on ostatnio miewał wręcz fatalne występy w kadrze. Był rozpocieniem samego siebie, więc jakby porównując to do tego, co było nie tak dawno, to uważam, że jest zdecydowany. Pięć to nie jest zła nota, chciałem to powiedzieć, że pięć. A to u ciebie wyjściowa? Ja u ciebie miał wyjściowe. Stan wyjściowe jest dwa. Wyjściowe dwa. Dwa wyjściowe. Tak, sześć, miał cztery u mnie. A Stich miał u ciebie ile? Pięć? Już nie pamiętam. Sześć chyba albo pięć, nie pamiętam. No tak, miał sześć, to tutaj też powinno być sześć. Ale to, że powiem, każdy ocenia... Ale mogę zostawić? Oczywiście, nie, zostawiamy. Dziękuję bardzo. Kogo jeszcze mamy z ocenionych zawodników? Prosimy o kolejną grafikę. Puchacz. Same szóstki poza Mateuszem Rokuszewskim, który stwierdził, że nie da mu wyjściowej noty, chyba że to jest u niego wyjściowa. To jest moja wyjściowa, tak. Aha, czyli no tak jakby się nie pojawił się na boisku, to nic by się nie zmieniło specjalnie. Następny zawodnik? Nie ma już następnego? Jak to nie ma? No nie ma, bo już nie oceniliśmy rezerwowo. Gdzie? A Szymański? No Szymańskiego z tej trójki, która weszła gdzieś tam koło 70. Ja tam znaczy Szymański, ale ja dałem notę Szymańskiemu, jak może nie być? Szymański, ale inni nie dawali. Wyjściowa plus. Ale inni nie dawali, więc nie damy tylko twojej. To jaką dałeś? Ja dałem się. Ja dałem też No, ale to możecie powiedzieć teraz o tym. No to właśnie mówimy. No i super. Szymańskiemu. Odebrał piłkę, ładnie zagrał, wykończył, dziękuję. Co? Się śmiesz? Nie, no dobrze. Ja też. Ja nie dałem, ale daję teraz 7. 7. No. Tak, 7. Moim zdaniem 6. Teczka, ta. Ty 6? Ja będę dawał tyle, co Andrzej, bo on jest agresywny. Agresywny napastnik. Kogoś jeszcze chcę ocenić? Buksy nie jestem w stanie ocenić. Selekcjonera. Selekcjonera? Tak, na 8. Na 8? Chyba, że protestujecie. Nie. Nie, chyba nie. Ja poczekam, co Andrzej powie. 8. Dziękuję, to ja też. Ja się zgadzam. Wysoko, plan na mecz absolutnie widoczny, zrealizowany. Do tego doceniam Piotrowskiego.
ten troszeczkę wymysł, można powiedzieć, ale z rewelacyjnym skutkiem. To teraz, panowie, przenieśmy się na chwilę pod Stadion Narodowy i zobaczmy, jak reagowali na to zwycięstwo reprezentacji Polski kibice. Wiele radości, uśmiechy, tańce, krzyki, nic dziwnego, bo no, wynik nareszcie taki, jaki być powinien. Przed nami trudna przeprawa, bo zwali ją. Zresztą przyznają to kibice. Zobaczcie sami. Szybko tylko pytamy, jak się podobał mecz? Było wspaniale, bardzo. Naprawdę. Niesamowite emocje. Myślę, że drużyna została zbudowana. I tak ma być! Kurde! Nareszcie Polacy pokazali grę, klasę. Wszyscy zagrali kapitalnie. No to było cudowne. Polska biało-czerwona. Wygramy z Walią! Bójcie się! W końcu coś pokazali, ale dalej są dziadami, bo stoją w miejscu. Fajnie, bardzo emocje duże. Nie no, super. Mi się podoba, no. Pierwsza połowa kiepska, druga fajna. Jedziemy do Cardiff. No pierwsza faktycznie nie za specjalnie, druga bardzo efektywna. Mamy bramki, mamy awans do finału baraży, także jest elegancko. Walia prawdopodobnie też ma. Także czekamy na wtorek. W zeszłym roku ani jednego meczu nie zagraliśmy na takim poziomie. Mimo, że była Mołdawia, Wyspy Owcze, to jednak te pięć bramek to jest wow. W porównaniu z zeszłym rokiem co było, także jest jakiś postęp, jest progresja. Także czekamy na wtorek. Uważam, że nasz zespół zaczyna dobrze grać w piłkę. Piękny mecz, dzieci się bardzo dobrze bawiły, potańczyły. Czyli gra się podobała, no można było często tańczyć, bo dużo bramek. No tak wyjątkowo jak na ten stadion i na naszą kadrę, także tylko się cieszyć. Walią będzie bardzo ciężko. Ciężko, bardzo ciężko. No to pojedziemy na Euro czy nie? Pojedziemy. No na pewno, ja wierzę cały czas w naszych i muszą wygrać, muszą tam dostać się, należy się im to. A ja nie wiem czy będzie, ale... Tylko Biało-czerwoni! On wie, że czyli będzie awans! Biała! Jakbyśmy nie wierzyli, to byśmy tu nie byli. Ale to będzie ciężki mecz. Ciężki mecz z Walią. Zdecydowanie 1-0 dla Polski. Lewandowski w 87 minucie. Ale my po prostu reprezentacji przynosimy szczęście. Pierwszy nasz mecz, wygrana, więc na następnym musimy się pojawić. I awans pełny. Dawid, przyjdziemy Walię? Tak. Tak. No to zobaczymy, to się okaże. No są tam ciekawe twarze u nas. Widać, że chłopacy niektórzy chcą się pokazać, że naprawdę idzie to w dobrym kierunku. Jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, mamy duży stół, ale nie aż tak duży, by usiąść i Szymon Piórek będzie stał. A to zawsze się młody człowiek wybiegany i silny. Tak, tak. A on będzie stał, ponieważ opowie nam o meczu Walii z Finlandią. No, opowiemy sobie króciutko o tym meczu, bo wynik bardzo zbliżony do tego, co zagrała Polska z Estonią, chociaż wydaje się, że rywal dużo trudniejszy dla Walii, bo Finlandia nie dość, że jest wyżej w rankingu FIFA, to ostatnimi czasy Finowie grali też zdecydowanie lepiej w piłkę i o te duże turnieje się ocierali. Co najważniejsze, tak naprawdę w meczu z Walią, Walii z Finlandią, mecz wyglądał tak, jak można było sobie tego przewidzieć, czyli Walia oddała piłkę, Finowie starali się kontrolować grę, stwarzać ataki pozycyjne, próbowali presować wysoko Walijczyków, ale na niewiele się to zdawało, bo hipotetycznie na papierze wyglądało to tak, że była czwórka obrońców, ale w rzeczywistości Ampadu, który gdzieś tam ponad 100 meczów jako obrońca, czy Roberts jako prawy obrońca Leeds United, schodzi troszeczkę niżej i nagle w linii obrony Walii robiła się szóstka defensywnych zawodników i z przodu tylko trójka, więc Walia nie zaskoczyła niczym. Mocna obrona, determinacja, walka o każdą piłkę i to wystarczyło, bo pierwszy gol, który strzelili już w trzeciej minucie, tak naprawdę ustawił spotkanie, bo Finowie mogli bić tą głową w mur ten obrony i muru walijskiego, ale tak naprawdę nie potrafili za wiele wskórać. Ja tak się cały wieczór zastanawiałem, dlaczego ty nie oglądasz naszego meczu? W laptopie i dopiero teraz wchodzisz i opowiadasz o meczu Walia Finlandia. No tak naprawdę ciężko coś więcej opowiedzieć, bo jakbyśmy obejrzeli mecz Walii, nie wiem, z Euro 2016 i mecz Walii z eliminacji baraży Euro 2024, to tam niewiele się zmieniło. Troszeczkę nazwiska się pozmieniały, ale Walijczycy dalej żyją w tym samym przeświadczeniu. Na konferencji przedmeczowej selekcjoner Robert Page mówi,
No, ten Gareth Bale to był fajny. Szkoda, że już dwa lata z nami nie gra. No ale w tym meczu przeciwko nam w Cardiff to już trzeba było go tym takim meleksikiem z pola golfowego wodzić, pamiętacie? Ten mecz, który wygraliśmy 1-0. Tak, wygraliśmy 1-0, wygraliśmy 2-1 u siebie, więc te mecze z Walią są dla nas dość przyjemne, bo mamy długą serię zwycięstw. Tak naprawdę jedyna porażka w 73 roku, więc tu jeżeli chodzi o takie bezpośrednie spotkania z Walią, jesteśmy dość spokojni. No ale no, to jest takie troszeczkę odgrzewanie trupa przez selekcjonera Page'a, bo powołał między innymi Arona Ramsey'a, który całą rundę praktycznie jesienną stracił z powodu kontuzji kolana. W tym roku zagrał niespełna 90 minut we wszystkich spotkaniach, chyba w trzech, więc tam cały czas jest życie troszeczkę taką przeszłością, Aronem Ramsey'em, Garethem Bale'em, ale czuć też powiew takiej świeżości, bo ten skład jest dużo młodszy, wprowadzani są 19-latkowie, Ampadu 23 lata, Neko Williams, który zdobył fantastyczną bramkę z rzutu wolnego, 22 lata, więc troszeczkę świeżości jest wprowadzonej. A Brennan Johnson, to też przecież Brennan Johnson, młody chłopak. Też młody chłopak, więc on, Johnson, Wilson i Brooks to tak naprawdę trójka ofensywna, która robi całą robotę. Walijczycy grali troszeczkę tak, jakby grali w piłkę ręczną, bo blokowali wszystko, co się dało Finów i jak najszybciej przedostawali piłkę pod bramkę Finów. To było, nie wiem, jeden, dwa podania maksymalnie i już któryś z tych ofensywnych zawodników tej trójki po prostu miał już sytuację albo na strzał, albo gdzieś próbował wchodzić w pole karne, szukać faulu, szukać kontaktu. My wygraliśmy wysoko, Walia wygrała wysoko, ale to, co na pewno różni oba te mecze, to atmosfera na stadionie, to znaczy tam we wtorek zgotują nam bardzo gorące, może nie powitanie, warunki do gry w piłkę, bardzo gorące, bo tamten stadion żyje, w przeciwieństwie do Narodowego, to będzie kocioł. No przede wszystkim tam było widać już po Finach, że spadły im głowy po trzecim golu. Finowie temu Pupki strzelił gola do szatni, 45 minuta, jeszcze się wydawało, że Finowie może coś tam zyskają w drugiej połowie, jeżeli fajnie wyjdą i nadal będą kontrolowali grę, ale wystarczyło 15 sekund, stały fragment gry i Walijczycy już tak naprawdę przejęli kontrolę nad resztą spotkania. Ten tłum ryknął na Cardiff, na Finów i już było widać, że to już nie jest to samo. Już nogi zrobiły się miękkie, gdzieś ta energia, która się kumulowała w przerwie spotkania, po prostu z nich uleciała i Walijczycy po prostu zdominowali ten mecz do końca. Szymon, gdybyśmy tylko mieli 7 tak wysokich krzeseł, to powiedzielibyśmy, żebyś się dosiadł, ale jako, że mamy ich tylko 6, to bardzo ci dziękujemy za wizytę. A my teraz będziemy odbierać telefony od naszych widzów. Numer telefonu już od jakiegoś czasu wyświetlał się na ekranie. Świetnie przeszedłeś, żeby naprawdę nie przejść przez kamerę. Tak się skradał i centralnie wszedł. Dobrze, pierwszy telefon. Halo, kto jest z nami? Witam, dobry wieczór, witam panowie, witam wszystkich oglądających. Witam. Chciałbym się wypowiedzieć, co mi się podobało, co mi się nie podobało, to co mówiliście panowie dzisiaj w programie. Ale zanim zacznę, chciałem pogratulować Krzysiowi oczywiście programu. No i bardzo ładnie dzisiaj Krzysiu ogrony. Dziękuję. Więc gratulacje do Barbera. A tak na serio, to jeśli chodzi o to, co mi się podobało, no to na pewno konsekwencja w grze, w skrzydłowi i to, co było fajne, to asysta między Zielińskim a Zalewskim, bo pamiętamy ten grzyt w szatni, kiedy grali przeciwko sobie, nie wiem, dwa lata temu, czy tam rok temu, pomiędzy Zalewskim a Zielińskim. Pamiętacie, panowie? Tak. No, chyba rozdmuchane było niepotrzebnie. No być może. No ważne, że ta chemia, mam nadzieję, że jest. No, pewnie piłkarze lepiej wiedzą niż my. A nie podobało mi się na pewno atmosfera na meczu. To dramat był. Po prostu czułem się, jakbym był na meczu siatkówki. Chociaż na meczu siatkówki jest czasami lepiej, bo tam jednak ta atmosfera, wiadomo, można przelewać, można budzireja wpuścić i wtedy tam na pewno podkręca tych ludzi lepiej. No, ta atmosfera na meczu to był dramat, naprawdę. To był dramat, wynik bardzo dobry, a atmosfera dramatyczna. Ale Telebim się popsuł, bo zazwyczaj na Telebimie tam są pokazywane, co trzeba krzyczeć i kiedy. No ale to nie oszukujmy się, Krzysztof. No, machanie tymi chorągiewkami prawo-lewo, no to nie jest poziom reprezentacji Polski. Mamy najlepszych kibiców na świecie, udowadniliśmy to nieraz, a w tym meczu to był dramat. To więc tutaj PZPN niech się zastanowi nad uatrakcyjnieniem tego, żeby kibice byli bardziej aktywni. No już raz się zastanowili, przypominam ci, DJ stał za bramką i to też nie zostało pochwalone. No,
pewnie z atmosferą na Stadionie Narodowym, jest jak z koncertami. To każdy wie, jak jest. Co jeszcze mi się nie podobało? Zachowanie obrony przy bramce. Trochę za sztywno tam stali w obronie. Szczególnie Benarek, którym daliście dużo oceny. Moim zdaniem trochę za dużo oceny. Zresztą na czacie dużo osób się wypowiada bardzo, bardzo źle o tym piłkarzu po tym meczu. I tylko po tym. To jest takie nasze zdanie. No i zachowanie Wojtka mimo wszystko, mimo że był zły, to według nas powinien trochę podejść do drużyny z szacunku, przybić piątkę, a takie swoje na pewno złości wyjaśnić sobie z piłkarzami, ale nie podejść do piłkarzy przeciwnej drużyny, to jest według mnie, nie tylko według mnie, bo tam na czacie też ludzie pisali słabe zachowanie. To są rzeczy, które mi się nie podobały oczywiście. No i cóż, na koniec taki, żeby nie było tak czarnowictwo, chciałem pozdrowić Tedziaka i jego partnerkę, która ma dzisiaj urodzinę i złożyć jej najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Dla mnie. Dziękujemy bardzo. Wy też jesteście rozczarowani zachowaniem Wojciecha Szczęsnego, czego rozumiecie? Ale to coś się stało po meczu jeszcze, że on nie podszedł do przeciwników? Czy... Znaczy ja rozumiem, że tak, był zły. Po stracie bramki tak, na stratę gola. Wiesz co, my już wchodziliśmy do... Ja tego nie widziałem, żeby nie podał rękę albo... Też tego nie zarejestrowałem. Nie zwróciliśmy odwagi. A sama reakcja po bramce to taka emocjonalna bardzo, ale jakby z perspektywy boiska jestem w stanie ją zrozumieć. Nie było chyba to nic aż tak wielkiego, nie? No, tak, myślę, że taka chyba sytuacja łatwa do rozmasowania. Robert Lewandowski, doskonale rozumiem Wojtka w tej sytuacji, jak masz spotkanie pod kontrolą, to taka sytuacja może irytować, gdy na chwilę traci się koncentrację. Na najwyższym poziomie takim zachowaniem pokazuje się swoją klasę. Całościowo jako drużyna nie spisaliśmy się najlepiej w tej sytuacji. To będziemy analizowali stratę tej bramki, ale też nie ma już co zbytnio o tym pamiętać. Prawdziwym egzaminem będzie wtorkowa rywalizacja z Walią, powiedział kapitan reprezentacji Polski. Czy mamy kolejny telefon? Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No ja takie mam kilka pytań w sumie. Pierwsze to takie szczere, czy myślicie, że prawie zostanie po euro? No poczekaj, najpierw to musimy tam pojechać. Euro. Tak. Ciężko odpowiadać na to pytanie, nie wiedząc, czy pojedziemy na euro. No myślę, że... Jeśli nie pojedziemy, to zostanie po euro. Jeśli nie pojedziemy. Jeśli nie pojedziemy. Okay. Ciekawa do końca. Ja próbuję to rozbić cały czas. No to. Nie zwolnią go po meczu z Walią, a tym bardziej nie zwolnią go po euro, w którym nie będziemy brać udziału. No dlaczego mieliby to zrobić? Ale nie wiadomo, czy zostanie. Nie wiadomo, czy zostanie, ale też tutaj mam takie pytanie do oceny Lewandowskiego, bo moim zdaniem jako pozgodnego kibica był kryminał. Nie? On nie był w ogóle widoczny. A dostaje tutaj ocenę 7. Nie wiem, czy on dostaje ocenę za osiągnięcia, czy... Kto taki? Jak gra, Lewandowski. Bo gra tragedię, moim zdaniem. Ja mu dałem piątkę, proszę się ode mnie odczepić. Ja mu dałem... A nie, oczywiście do pana Krzysztofa nie ma żadnych pretensji. Dziękuję. No tak, najłatwiej do starego. Ja już to uzasadniałem, dlaczego u mnie jest siódemka. To jest troszkę odbicie ale od tej szóstki świderskiej. Ja nawiązuję do tego tematu, bo dla mnie to jest kryminał właśnie ta ocena. No a dla mnie nie. To jest najprostsza odpowiedź z możliwych. Bądźmy ze sobą szczerzy, bo jeśli mamy oceniać piłkarza za mecz, który rozegrał, a mecz, który rozgrywa w Hiszpanii, która to już nie jest ta Hiszpania, jak wiemy, to jest zupełnie coś, to jest zupełnie coś innego. I tu się zgadzamy, to jest zupełnie coś innego. No nie, no jakby no człowiek niewidoczny jest cieniem, bo gdyby tam na przykład był Krzysztof Piątek w tym składzie, to byśmy dali mu czwórkę, że to jest Robert Lewandowski, to dajemy mu siódemkę. No to jest dla mnie abstrakcja, nie? Ale to Krzysiek dałby mu czwórkę, a ja bym dał szóstkę. No dobra, tutaj nie dojdziemy do porozumienia, ale dziękujemy bardzo za głos, zwłaszcza, że się z nim zgadzam. Pozdrawiamy. I czekamy na następne telefony. Rzeczywiście trochę przespaliśmy tą sprawę, nie zaglądaliśmy na strony internetowe. Rozpisują się o tym, że Szczęsny uciekł z boiska w zasadzie od razu po końcowym gwizdku. Kto jest z nami? Halo? Halo, halo? Halo, słuchaj mnie? Tak, cześć. Cześć, mam takie pytanie. Wydaje mi się, że to było to w ogóle sądzicie, no na pewno mnie czeka atmosfera, jakby, nie wiem, kurde, przyszedł z babcią do kościoła, nikt nie wie, nikt nie krzyczy, nikt nie kibicuje. No ale to, ale ty byłeś na meczu? Tak, no. I krzyczałeś?
Starałem się. No nie, bo mam wrażenie, że do wszystkich masz pretensje, a może trzeba było zacząć, wiesz, że jakbyś zaintonował. Może wszyscy nie czekali, aż ktoś zacznie. Byłbyś niezłomny i jechał przez 45 minut z tym samym jakbyś okrzykiem. Jakbyś krzyczał, to ktoś miał teraz zdarte gardło, a tego nie słyszałem. Dałbyś głosek ale Andrzej. Mnie samego byłoby mało słyszeć, nie? No ale przyznaj się, krzyczałeś czy nie, tak szczerze, z lęką na sercu. Teraz też się słabo słychać, to pewnie podobnie było na stadionie, nie? Tu mu nie porwał, no. Nie, bo to jest... Spadło jest, połączenie. Jest coś takiego, że wiele osób idzie na Stadion Narodowy, jest, są te osoby rozczarowane atmosferą, ale nie sobą, tylko tym, że osoba obok nie śpiewała. A to chyba tak nie działa. W końcu musi być ktoś, kto zacznie to robić. Były kiedyś takie głosy, że PZPN powinien stworzyć jakąś trybunę dla ultrasów, sprosić kibiców z tych młynów klubowych tak zwanych, ale Zbigniew Boniek za czasów, którego mniej więcej te dyskusje się toczyły najgłośniej, mówił, że nie, że Stadion Narodowy jest otwarty dla wszystkich i kto sobie kupi pierwszy bilet, niech idzie na mecz i nie będzie tworzył żadnych sztucznych organizacji, które mają zapewnić doping. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dobrze poruszamy ten temat, bo wydaje mi się, że mówimy o dwóch zupełnie różnych światach. Jeśli ktoś dorastał na przykład w czasach reprezentacji takich jak ja, kiedy chodziłem jako nastolatek czy student na mecze reprezentacji, i często to były mecze, no pamiętacie, co się działo na przykład na meczu Polska-Anglia w latach 90., kiedy latały ławki, czy byłem na takich meczach typu Polska-Szwecja, czy Polska-Włochy, gdzie na przykład staliśmy w sektorze i tam były właśnie, grupy były porozdzielane, na przykład mówiło się, że tu siedzi Ruch Chorzów, tu siedzi Jarka Gdynia, tu siedzi ktoś tam. I wiesz, szedłeś jako młody chłopak, nie wiem, tam z ojcem, z bratem, z kimś i nagle słyszałeś, że na sektorze ktoś za twoimi plecami mówi, zaraz tu wjedzie Arka. I wiesz, i po prostu miałeś takie coś, że okej, wjedzie, no i co się teraz wydarzy, tak? Ja byłem na takim meczu kiedyś w Zabrzu, kiedy Polska zremisowała z Rumunią chyba 0-0 za kadencji Henryka Apostela. I tam też po prostu trafiłem do jakiegoś sektora jako kibic Zagłębia Sosnowiec, taki od dziecka, gdzie kazali mi śpiewać piosenki o Ruchu czy o GKS-ie, już nie pamiętam, ale byłem jakimś tam młodym chłopakiem. Nie, ale też dużo było na Śląskim jednak, nie? Więc ja nie tęsknię za tymi czasami, bo wydaje mi się, że dzisiaj jak ojciec chce zabrać, tak jak widzieliśmy podczas tej sondy, kilkuletniego syna czy córkę na mecz, no to czuję jednak większy zdecydowanie komfort. No to jest sytuacja nie do pogodzenia. Ja bym troszkę oddzielił to, wiesz, tamte lata, te lata, doping wtedy i historie kibicowskie, jak to wyglądało na stadionach, to one się zdecydowanie teraz różnią. I wydaje mi się, że nie możemy wiązać teraz dopingu, ultrasów albo jakichś. Ale musimy wiązać, bo ten doping też był spowodowany tym, że oni się dogadywali, że będzie doping. Tak? Z kibicowskimi jakimiś tam problemami, ja jestem za tym. Ja chciałbym, żeby na mecze reprezentacji, nie mówię, że to musi być, nie wiem. Zrobiłbyś sektor ze specjalną dystrybucją biletów? Zrobiłbym ze specjalną dla ludzi, którzy chcą przyjść, pośpiewać, troszkę więcej adrenaliny z siebie wydobyć. Może to być, nie wiem, jeden, dwóch, trzech, pięciu ludzi, którzy coś tam zaintonują, poprowadzą tą grupę, ale to ja uważam, że to pomogło. W takich spotkaniach, w takich ważnych meczach, no zobaczymy, jak teraz pojedziemy do Cardiff, jak tam będzie atmosfera gorąca, jak ten doping będzie większy, jak będzie trudniej się nam grało. Ja uważam, że no ciężko, tak jak mówisz, że gramy na klubowych stadionach, to ta grupa jest, wiadomo, przywiązana do danego miejsca. Natomiast jeśli mówimy o Stadionie Narodowym, tutaj trzeba, ja jestem za tym, żeby coś takiego próbować stworzyć na miastkę, chociaż żeby ktoś tam był w stanie pociągnąć ten tłum. To na pewno by dało troszkę. Tak chyba zrobił Arsenal, że stworzył taką grupkę kibiców, która właśnie miała dyrygować tym dopingiem. Tam to się ewidentnie ruszyło, ale w momencie, w którym też drużyna zaczęła zdecydowanie lepiej grać i walczyć o mistrzostwo Anglii. Słuchajcie, ja chciałbym obalić jeden mit, bo zawsze ludziom się wydaje, że jak oglądają Ligę Angielską w telewizji, to tam po prostu cały ten stadion huczy. A to nie jest do końca prawda. Faktycznie są głośne obiekty, ale na przykład jak teraz byłem na meczu Liverpool-Manchester City, to może było tak z tych 90 minut, takie 10-15, kiedy faktycznie czułeś ten stadion. Ale tam są takie momenty, że jest cisza jak makiem zasiał. Poza tym wydaje mi się, że to jest jakby kwestia tego, że na mecz reprezentacji niekoniecznie idzie kibic, ten ligowy, tak mi się wydaje. Ten ligowy, który zdziera gardło za swoją drużynę, to jest całkowicie rozproszone. Więc też wydaje mi się, że tworzenie czegoś takiego sztucznego
zwyczajnie nie ma sensu. To może... Nie chodzi mi o to, żeby tam 90 minut było tak jak na meczach ligowych, że jest doping, zbierają się, nie wiem, 5 tysięcy ludzi i cały mecz jest jazda. Chodzi mi o to, żeby zainteresować, spróbować gdzieś, nie ale wiem, wiemy, że na miaska, ale wiemy, że te osób, relacje między kibicami ruszyło. Są dosyć napięte. No teraz jak w jednym sektorze zgromadzić kibiców, klubów, które za sobą nie przepadają, no to trochę wrócisz do lat 90. Nie wiem, co się z tego, tak? Być może nic się nie wydarzy, a być może coś się wydarzy. I żeby potem... to miało sens, musiałbyś wydzielić sektor na 5 tysięcy osób dla najbardziej zagorzałych kibiców. Musieliby się oni wewnątrz tego sektora dogadać, że jest jakiś pakt o nieagresji, który... A to jest bardzo skomplikowana operacja. Nadzieję, że ten pakt będzie w ogóle przestrzegany. I jednocześnie musielibyśmy mieć nadzieję, że sposób prowadzenia tego dopingu i ewentualnie użyte środki podczas opraw będą zgodne z wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa. Coś za coś. Boniek uznał i Kulesza kontynuuje tą linię, że nie. Ale pewnie pojawią się wkrótce kandydaci na prezesów PZPN, którzy powiedzą, że oni wręcz przeciwnie, oni coś takiego zrobią. Mateusz, jakie masz zdanie? No, momentami ta dyskusja przypomina fabułę filmu Skrzydlaty świnie, że będziemy tam kogoś wynajmować, żeby prowadził doping i raczej wydaje mi się to mrzonką i rzeczą bardzo ciężką do przeprowadzenia. Ale kibice mówią, żeby to zrobili, tylko potrzebują mieć swoją strefę i pewne pierwszeństwo w zakupie biletów. Jakieś pewnie preferencyjne warunki, tak? Pewnie do tak. Tego. No, pewnie łatwiej było, kiedy rzeczywiście były te mecze na stadionach klubowych, bo ja byłem na ostatnim meczu reprezentacji Polski, na którym był zorganizowany doping. Ten mecz był w Poznaniu i to chyba było jeszcze za kadencji Franciszka Smudy. Było to spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej i rzeczywiście no, zupełnie inny odbiór był tego spotkania, ale mam takie wrażenie, że o tym problemie atmosfery na Stadionie Narodowym zdecydowanie więcej mówi się w momencie, kiedy ten stadion przestał być taką naszą twierdzą, kiedy te wyniki przestały być takie, że w zasadzie my na tym Stadionie Narodowym nie przegrywaliśmy i nie wiem, czy to nie w związku z tym nie jest jakieś szukanie dziury w całym jest i problem. To tylko, że potrzebujemy kibiców wtedy, jak nie idzie, a nie jak idzie. No jak idzie, to też nikogo nie potrzebujemy. Wygrywamy, nie wiem, 5., 7. bez rzędu i wtedy zupełnie inaczej się gra. Natomiast w trudnych momentach i to nie mówię... Czyli nie wiem. Zakładając, że nie wiem, mamy ten koszmarny ostatni rok... Uważasz, że zorganizowana grupa kibiców, taki doping, to realnie coś, co by wpłynęło na to, że te wyniki mogłyby się poprawić, tak? Albo przynajmniej piłkarze musieliby podejść pod sektor i się tłumaczyć ze swojej gry i oddać koszulki, których nie są godni nosić. Masz perspektywę byłego piłkarza, bo my czasami, nam się wydaje czasami, że jak piłkarz mówi coś takiego, no to chce się po prostu podlizać tym kibicom, a nie do końca tak nie, uważa, nie tak? Nie muszę, wiesz, nie? Nie muszę. Ja mam jeszcze inną teorię. Jak tak uważasz, że nie w tą stronę nie, wiesz co, nie mówię teraz o tobie. Z perspektywy zawodnika wydaje mi się... Nie, musisz, nie? Bo jesteś po karierze. Wydaje mi się, że to ma znaczenie. Okay. Jak ale grasz u siebie, a grasz na wyjeździe, to czujesz to jako zawodnik. Wyobrażasz sobie tą scenę, że jesteś reprezentantem Polski, Lewandowski jest kapitanem i podchodzicie się tłumaczyć, jak w Lechu Poznań kibicom po przegranym meczu, że... Nie tak tylko w Lechu, jak w większości polskich klubów to też nie możemy... Nie we wszystkich grałeś, wielu grałeś, ale... Tak, ale w większości polskich klubów te sytuacje są do tej pory... Ale kibice czekają na parkingu, bo autokar przyjechał akurat. Na przykład tak. Ale ja mam też inną teorię na temat... Nie ubierajmy tych ludzi, którzy mają teraz, nie wiem, podnieść doping albo próbować wzniecić trochę, zbudować atmosferę do tych ludzi, którzy do tych kibiców, którzy tam od czasu do czasu lubią komuś kuksańca rzucić albo powyzywać się. No ja taką grupę, wiesz, no lajtową, żeby od czasu do czasu który zniknie, to nie musi być 10 tysięcy ludzi, niech to będzie 500. Wystarczy, że ktoś się delikatnie, wiesz, podkręci, zaintonuje i ta cała reszta pójdzie za tym. No tak jak mówisz tutaj, że jak kolega nie krzyczał, a czekał na sąsiada, no to może nawet takich 100 sąsiadów jakby krzyknęło, to jestem pewien, że coś by tam wznieciło. To nie chodzi mi o to takie, żeby, wiesz, chodzić w tych, nie wiem, kominiarkach, ubrani wiadomo w co, z czymś tam i krzyczeć. Ale słuchajcie, gadaliście... Bardziej takie... Wujek z wesela, cokolwiek. Widzieliście tego przeszczęścia tego gościa podczas sądy, tego, który tak świętował zwycięstwo nad Estonią, taki bardzo pozytywnie zakręcony pan. Rozmawialiśmy sobie o tym przez chwilę przed meczem, że cokolwiek by się nie działo z reprezentacją Polski, to jak jednak na ten stadion, na taki mecz o coś, no bo dzisiaj taki mecz był, ludzie walą tłumnie, przyjdzie kilkadziesiąt tysięcy widzów. Wielu z tych widzów też na co dzień ogląda piłkę klubową na wysokim poziomie, są kibicami Barcelony, Realu, Arsenalu, Manchesteru City, Liverpoolu, Manchesteru United. Manchester United akurat ostatnio może nie jest najlepszy przykład, ale też wydaje mi się, że w ostatnich 10-15 latach poprzez to, że wszystkie mecze właściwie można oglądać w telewizji, też kibic stał się bardziej wybredny. Trochę oczekuje, że jak idzie, to dostanie więcej rozrywki. Jak nie ma sytuacji, to nie ma tych momentów, o których powiedział Twarów z meczu Liverpool-Manchester City, tych och, ach. Ty, Stano, przecież pisałeś taki felieton. Chciałem przeczytać jeden komentarz.
Trała, jedziesz z nimi. Roki i Stano cię wyszydzają, a ty dobrze gadasz. No, podbudowałeś go. Stano, to ty pisałeś parę lat temu taki felieton, jak zacząłeś regularnie iść do Barcelony, na mecze Barcelony, że właśnie, że to ci pasuje, że doping nie jest niezależny od wydarzeń boiskowych, tylko że jak ktoś znajdzie, nie wiem, lukę w środku pola, to kibice zrobią ach, albo och, wiesz, tak... No czytają grę, żyją meczem. No, no czytają grę, żyją meczem, a nie wymagają tego, żeby cały czas... Polski do tego, bo to by było często nieludzkie. No tak, ale przecież wielokrotnie na meczach El Clasico to jest właściwie... Cichutko, szczerze, szczerze mówiąc, uważam, że mecze w Hiszpanii zazwyczaj są głośniejsze niż mecze w Anglii, na których byłem. W ogóle mnie zaskoczyło to, co powiedziałeś o atmosferze na Premier League, bo przed chwilą podałeś przykład Liverpoolu, który i tak jest jednym z głośniejszych stadionów w Anglii. Znaczy jedno muszę przyznać angielskim kibicom, że zdecydowanie lepiej dopingują te grupy wyjazdowe na meczach, bo to już są jakby ludzie tacy mocno zdeterminowani w tym kierunku, żeby iść za drużyną na dobre i na złe. Także to jest ta różnica. Ale tam faktycznie jakby ludzie znają się na piłce, żyją piłką. Wielu z nich po prostu gra w piłkę w Anglii i oni jakby zwracają też, konsumują troszkę, wydaje mi się, inaczej to samo widowisko piłkarskie. I dlatego oni są bardzo podłączeni jakby pod mecz. Jak się nic w tym meczu nie dzieje, ktoś tam sobie pyka na środku piłkę, to nie jest tak, że nagle podnoszą się churalne śpiewy. Tylko oni czekają na moment tej kulminacji w akcji. Tak, słuchajcie, mam tu reklamę. Jeszcze dwie dzisiaj reklamy mam do wyczytania, ale jedną w tym momencie. Za mną tu widać taką piłkę z napisem NAK. NAK to jest producent sprzętu ogrodowego wysokiej jakości. Oczywiście. I możecie kupić roboty koszące, kosiarki, kosy, pilarki i inne tego typu przyrządy do pielęgnacji ogrodu i na przykład kosiarki spalinowe objęte są, uważajcie, 7-letnią gwarancją. Nie wiem, czy wiedzieliście. 7 lat gwarancji. Wszystko to możecie znaleźć na stronie nak.com.pl. I mam tu jeszcze w nawiasie taki dopisek. Dodatkowe info. Można bawić się słowami skosić, kosić do zera i tak dalej. Ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Nikt dzisiaj nie został skoszony na boisku. A spyta się, czy mają takie maszyjki do głowy. Nawet na zero pociągnął. I nawet nie było do zera dzisiaj. Nie ma kosić do zera, bo Szczęsny puścił gola. A to reklama chyba dla ciebie i Twara. Chyba wy macie największe ogrody tutaj z nas wszystkich. Tak, ja się już zacząłem martwić. Muszę chyba zrobić... W nocy będziesz kosił. Ale ja na szczęście to mam 150 metrów trawnika do skoszenia, także to nie jest wielka robota, ale już tam tak lekko mi zdycha ta kosiarka, także kto wie. Dobra, może ja będę tym klientem. Coś załatwimy. nak.com.pl, zanotuj sobie, drogi Andrzeju. Nak. Dziękujemy bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo. Witam serdecznie, panowie. Miło widzieć taką wspaniałą szóstkę jak wy. Szczególne pozdrowienia dla pana Andrzeja Swarowskiego, który jest totalną ikoną, któremu ściskam rękę przez telefon. Dziękuję. Chciałem zadać pytanie do bardzo mocny uścisk. Tak, taki przyjacielski, ponieważ stworzył legendę Ligi Angielskiej, komentując ją. Pytanie, gdybyście wyłączyli serca, włączyli umysły, powiedzcie, kto realnie przejdzie kolejną rundę eliminacji? Walia. Polska czy Walia? Ja się dołączę do waszej szóstki, będę siódmy. Moim zdaniem Walia. Głosujemy. Kto za Walią podnosi... Znaczy nie, że ktoś Walia. Kibicuje Walii, tylko kto uważa, że Walia przejdzie, podnosi rękę. Fuh. Ale brakuje wam odwagi, czy naprawdę wierzycie w reprezentację Polski? Nie wiesz, to ja uważam, że to jest 50-50. Ja mam, że to jest mecz 50-50. Trochę się boję tej szybkości Walijczyków na skrzydłach. Dlaczego podniosłeś rękę? Wygraliśmy 2 ostatnie mecze z Walią, to musimy przegrać w końcu. Świetnie. To jest argument. Marek? Nie znam na tyle Walii. Patrząc po ich zawodnikach, patrzę na ten przód z Wilsonem i Johnsonem, będzie bardzo trudno, ale całość jako reprezentacja jest tworem gasnącym od jakiegoś czasu, trochę tak jak my od mistrzostw w 2016. Mistrzostwa świata raczej nieudane, 50-50, Andrzej, zgadzam się z tobą i absolutnie nie znając ich tak dobrze, nie powiem, że oni są jakimś tam wielkim faworytem. Ale wiesz co, my z Twarem gadaliśmy przez chwilę, że trochę jest niedoceniana ta reprezentacja Walii ze względu na to, że nie ma frontmenów w tym momencie i tak patrzymy na ich przynależność klubową, a to często są piłkarze z poziomu Championship, ale naprawdę dużo znaczący na tym poziomie. Leeds United, Leicester City. No, słuchajcie, to jest drużyna przemieszana, czyli czołówka Championship i piłkarze z Premier League. Ja uważam, że
to, że już nie ma w tej kadrze Garetha Bale'a, to działa na korzyść drużyny walijskiej. Więc ja tak, że tak powiem, w uniesieniu patriotycznym powiem, że to jest 51-49 dla Polski, bo obiektywnie patrząc na te dwie drużyny, my mamy lepszych piłkarzy. Już nie zważam na to, że tam w Lidze Narodów ich ograliśmy, bo uważam, że to oglądanie się na to, co było kiedyś, po prostu nie ma sensu, bo to jest nowa historia, to co się zadzieje w Cardiff. Ale też to będzie pierwszy mecz, poważny pierwszy mecz wyjazdowy trenera Probierza, bo do tej pory to my graliśmy tylko z Wyspami Owczymi, więc też jestem ciekaw, jaki będzie ten przekaz do drużyny, jakie będzie to nastawienie, bo to będzie coś zupełnie innego niż wszystko to, z czym spotkał się trener Probierz do tej pory w reprezentacji. Każdy, tak? Ja, jeśli chodzi, ja liczę na to. Jestem przekonany, że to spotkanie wygramy. Wiesz, co mi się spodobało? Widzę takie, że coś ruszyło, tak jak Andrzej na początku programu mówił, jeśli chodzi o taką zespołowość. Ja też to widzę, że taki... Tak. Mniej ja, więcej my. Więcej my. Do tej pory było tak, strzelamy w tego, Lewandowski słaby, ten słaby i każdy gdzieś tam się chował trochę za plecami liderów, trochę gdzieś nikt nie chciał wziąć tego na plecy. Ciężko to wyciągnąć. To się działo zazwyczaj po słabych meczach, po porażkach. Czyli właśnie może się to wydarzyć we wtorek. Znając historię, może się wydarzyć. Natomiast znając historię, jak to tam wygląda od środka, ta drużyna trochę inaczej już funkcjonuje. Nie wyciąga wniosków na podstawie tylko meczu ze Stanią, bo to było łatwe spotkanie. Natomiast coś tam się ruszyło, przystawiłem gdzieś ucho, a to spotkanie we wtorek, te cechy właśnie takie wolicjonalne, tej zespołowości na pewno tam będzie bardzo mocno potrzeba i też tych chłopaków, tych reprezentantów, co dzisiaj widzieliśmy, tam większość z nich jest w dobrej formie. Nie tylko w tym meczu dzisiejszym, ale również w zespołach ligowych. To jest to, czego ja doświadczyłem będąc piłkarzem amatorem. Graliśmy w Sunday League, mieliśmy drużynę złożoną z Polaków i my po prostu na siebie napierniczaliśmy przez 90 minut. A ci Brytyjczycy, to oni zawsze unlucky, dawaj tego, tu, jedziemy. Zawsze pozytywny przekaz. I wydaje mi się, że w tej drużynie przez te ostatnie miesiące albo kilkanaście miesięcy nie wszyscy za sobą wskoczyliby w ogień, byli tacy, którzy by kolegę do tego ognia wepchnęli. Ja z tego co kojarzę, Andrzej, to ty jesteś najbardziej narzekającym zawodnikiem. Ja nie jestem właśnie. Ja znam bardziej narzekającym. Ale Andrzej się wycofał z futbolu. Teraz się uspokoiłem. Tak jak każdy piłkarz, czy zawodowiec, czy amator, mam swoje grzechy na sumieniu i się do tego absolutnie przyznaję. Też bywałem niemiły, niesympatyczny i dla sędziów, i dla kolegów z własnej drużyny również, ale tutaj dochodzimy właśnie do tego charakteru, że my to się zawsze ze sobą musimy naparzać. Ja bym takie proporcje jak ty, 51-49 dla Polski, to dał, gdybyśmy ten mecz grali w Polsce. A ja myślę, że rozmawiamy, wiecie dlaczego rozmawiamy o tej atmosferze, bo tak zerkaliśmy przez ramię Szymonowi Piórkowi, który tutaj mówił o reprezentacji Walii, zwycięstwie nad Finlandią i tam po tych golach tumult taki, a u nas taka spokojna atmosfera na tym Stadionie Narodowym, no na Boga. Przecież ci polscy piłkarze, no to grali w meczach przed taką widownią, o taką stawkę, przy takim dopingu, że no nie wydaje mi się, że którykolwiek z nich miałoby to mieć na niego jakiś wpływ. Nie demonizujmy tego. No mamy lepszych piłkarzy, tak jak powiedział Andrzej, piłkarzy otrzaskanych z atmosferą dużych meczów. Na papierze wszystko jest po naszej stronie. Natomiast no to, czego się boję, to się boję takiej właśnie determinacji, takiej sprężarki, takiego lekkiego zamurowania się, czekania na to, co zrobimy, jakiegoś kontrataku, którego później po ewentualnej stracie bramki nie będziemy potrafili odwrócić na swoją korzyść. Do takich wypadków, które mogą się gdzieś tam po drodze przydarzyć. Natomiast przed meczem, no to myślę, że... Ale wiesz, z perspektywy zawodnika ma to znaczenie. Nie mówię, że to jest kolosalne znaczenie, że to zmieni oblicze meczu, że jak jest ten doping, jest taka większa adrenalina, ma to znaczenie. W sytuacji takiej, w której masz sytuację stałe. Ale każdy człowiek najpewniej czuje się we własnym domu. Uwierzcie mi, że oni dzisiaj bardziej boją się nas, niż my się powinniśmy bać ich. Naprawdę. A ja wcale nie uważam, że oni się nas boją. Jeżeli ktoś tutaj ma więcej do stracenia, to jesteśmy my, a nie oni. Tak jest moje zdanie. Oni nie będą specjalnie rozpaczać, jak nie pojadą na to euro. A dla nas, szczerze? No to była tragedia. Katastrofa. Mamy jeszcze widza, bo widz się jeszcze miał wypowiedzieć i rozstrzygnąć, ewentualnie dorzucić coś do tych proporcji. Ale...
skąd wynika ta różnica, że dla nich to nie pojechać do Nisa, dla nas to katastrofa? Wiesz co, bo wydaje mi się, że Walijczycy są bardziej zdystansowani, jeśli chodzi o piłkę nożną, niż my. No bo my to tak się troszkę poruszamy często od ściany do ściany. Albo jesteśmy na poziomie podłogi, albo gdzieś tam wystrzelimy w stronę nieba. A tam w ogóle sportem numer jeden w Walii to wcale nie jest piłka nożna, tylko to jest rugby. Więc wydaje mi się, że oni mają taki większy dystans. Ale serio. Przekonał. Nie, jest, dobrze, okej. Okay. To jest sport numer jeden dla Walijczyków. Tym argumentem wygrałeś. Nie będzie to tragedia, jak nie awansują. Dla nich nie będzie. Skupią się na rugby, poproszę. Jestem przekonany, że tak to będzie wyglądało z ich perspektywy. Okay, to nie będzie, dla nas dzisiaj... to będzie koniec świata, a dla nich to nie będzie. Czyli mamy tak, przegramy... My nie mamy się na tym skupić. Nie, przegramy, bo ostatnio z nimi wygrywaliśmy, to Rocky. Albo wygramy, bo oni... Nie, ale ogólnie wydaje gdyby mi się, ten mecz był chociaż w listopadzie, byśmy się potem skupili na skokach na ciastka. Nie, ale tak, to w mojej ocenie to bardziej my jesteśmy tutaj na musiku, okay, niż oni, ale mogę się mylić. Nie, mi się też wydaje, że to wynika z uwarunkowań historycznych. No, u nas jednak ta pompka na piłkę faktycznie jest dużo większa i my przez pryzmat tych sukcesów historycznych też mamy większe mniemanie o sobie. No zobaczcie, zawsze jak gramy jakiś mecz z teoretycznie słabszym rywalem, to mówimy sobie, okej, to on jest do ogolenia, tak? Później czasami jesteśmy zdziwieni. No a dzisiaj się okazało, że jest. Ale ogólnie tylko, na szczęście tak. Walijczycy spośród Brytyjczyków właśnie uchodzą za ludzi takich najbardziej zdystansowanych, wręcz nudnych, czyli nie będą się specjalnie jakoś tam przejmować. I po losowaniu... Przecież to jest mecz rugby. Po losowaniu tych grup eliminacyjnych my już na tym Euro byliśmy, nie? Także już tam jesteśmy, teraz musimy tylko przybić piesątkę. Tak, ale gorsza strona tego jest, że po losowaniu też my z tego Euro już odpadliśmy. Tak, to zgoda. Wybiegać w przód. Niestety grupa nam nie podpasowała na tych mistrzostwach. Odbierzemy sobie jeszcze dzisiaj trzy telefony, a zanim odbierzemy te trzy telefony, to chciałem powiedzieć, że na kanałach naszego partnera, czyli na kanałach firmy X.com trwa wielka, wielkanocna zabawa. Szukajcie ukrytych kodów rabatowych i kupujcie produkty za złotówkę. Codziennie nowe kody. Niektórym udało się już za złotówkę kupić m.in. laptopa i hulajnogę elektryczną. W puli do wygrania, do zdobycia wciąż jest iPhone i monitor, a łączna wartość produktów objętych promocją to... Panowie, 35 tysięcy. Co można jakoś z tą kosiarką połączyć? I z brokułem? Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że możemy wygrać wszystkie te konkursy. Możemy to łączyć. Dobrze, odbieramy telefon. Halo. Halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Mateusz z Wrocławia. Ja mam pytanie a propos meczu naszego, który nas czeka i tak naprawdę po tych tragicznych eliminacjach, które no, w takiej grupie przegraliśmy z blamarzem i już wtedy się skompromitowaliśmy, bo my teraz mówimy o kompromitacji, jak nie wejdziemy dalej, nie wejdziemy na Euro, to jeszcze co sądzicie o naszej obronie poza tak naprawdę jedną pewną osobą w tej obronie, czyli Kubą Kiwiorem, być może jeszcze Dawidowiczem, bo też nie został w ogóle sprawdzony, w ogóle nasza obrona nie została sprawdzona w tym meczu. Jak my mamy odpowiedzieć na te szybkie ataki Walii, gdzie jest Brennan Johnson, który w Tottenhamie sobie dobrze radzi i skończył nawet ten mecz z bramką, z Finlandią. Co panowie na to? I będę miał jeszcze jedno pytanie a propos też... albo odniesienie się do tej atmosfery, o której... No to dokończ od razu. To jeszcze, jeśli chodzi o tę atmosferę, ja tutaj jestem trochę za Trałką, że brakuje czegoś takiego, może nie sprzedawania biletów typowo kibicowskich, ale takiego wprowadzenia do dopingu, tego co jest na klubowej piłce, żeby były te gniazda,
i podnosiły po prostu, niosły ten stadion, bo to naprawdę bardzo słabo wygląda. Co prawda nie byłem dzisiaj na tym meczu, jakby na stadionie, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale no, słyszałem to, co się działo. Kibice też się na ten temat wypowiadają, że to słabo wygląda. Dziękujemy. To jest słabe. Mogę jeszcze jedno, bo jeszcze do Lewandowskiego chciałbym się odnieść. Ja tu jestem twardo razem z tobą, bardzo mocno, że dał dużo drużynie, cofając się i grając bardzo mocno głęboko. Mógł lepiej się pokazać w kilku sytuacjach, ale nie można tego deprecjonować. Plus jeszcze zgadzam się z waszym głosem, że Nikola Zalewski był man of the match. Był świetny dzisiaj na tle. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Jak to cię nazwał nasz widz? Trałka, zgadza się z tobą. Spoko, go. Się znasz na piłce, mówię ci, te gniazda trzeba zamontować, piekiełko zrobić, ostry doping, jedziemy z nimi. Marek, czy chcesz coś powiedzieć o naszej szybkiej obronie? Chcę coś powiedzieć o naszej szybkiej obronie i dzisiaj żadna weryfikacja oczywiście i to jest temat, którego się obawiam najbardziej, jeśli chodzi o Walijczyków, bo Daniel James, który wchodzi z ławki dzisiaj, to jest motor niesamowity, do tego Johnson i Brooks, no to jest troszeczkę wyższy kaliber niż ten już wspomniany przez nas Jurgens, który biegł i w kadrze było widać tylko jego i czterech Polaków, nikt za nim nie nadążał, więc na to musimy być przygotowani, natomiast możemy liczyć chyba tylko i wyłącznie na to, że miejmy nadzieję, będzie to drugi mecz w takim samym składzie i będzie zgrana ta nasza trójka obrońców, bo poza tym, że to będzie zupełnie inny kaliber wyzwania, to nic tutaj się nie dowiedzieliśmy po dzisiejszym meczu ze Estonią. Jeszcze dwa telefony. Kto jest z nami? Halo? Cześć, witam. Cześć. Paweł z Lublina, z tej strony. Cześć, Paweł. Mam do was takie pytanie. Generalnie uważam, że z tą obroną, którą prezentujemy od jakiegoś czasu, tak? No bo nie oszukujmy się, Bednarek wyjdzie z tyłu na Walię. Podejrzewam, że ktoś z dwójki, Ślisz, Szymański, Damian również wyjdzie. Chodzi mi o to, że my na pewno stracimy gola w tym Cardiff. I czy wy uważacie, że jesteśmy w stanie ze straconym golem w Cardiff, z tą obroną, którą prezentujemy, strzelić co najmniej jednego gola? A dlaczego na pewno? Wiesz co, dlatego, że po prostu nie widzę koncentracji u niektórych zawodników. Nie mówię o dzisiejszym meczu. Mówię ogólnie o tym, co prezentują w klubach. No, Bednarek owszem, teraz gra, tak? Można powiedzieć od deski do deski, ale no, nie możemy budować na zawodniku, który no, jest chwiejny w tej obronie i on ma dyrygować tą obroną, rozumiem, tak? On gra tego głównego stopera, on jest tym takim, powiedzmy, ma rządzić i dzielić, tak? W tej obronie, tak? Tak rozumiem, że tak to ma wyglądać. No, jeżeli na nim opieramy swój potencjał defensywny, no to uważam, że musimy się liczyć ze stratą przynajmniej jednego gola na takim terenie, jakim jest chyba Millennium Stadium, tak? Nie, wydaje mi się, że będziemy grali na stadionie Cardiff, w tym 30-tysięczniku, okay. Bo tam do Millennium chodzi Cardiff. Mi po prostu o ciężki teren, No, no nie wiem, może macie inne zdanie, ale ja tak to widzę. Mamy inne zdanie? Ja nie zakładam, że Janek Bednarek akurat musi się zachwiać w tą czy w drugą stronę. Wcale nie musimy stracić bramki. Uważam, że Paweł Dawidowicz też jest jakąś odpowiedzią na tych szybkich walijskich napastników. Na pewno będą grali z kontry, na pewno przy stałych fragmentach pełna koncentracja jest potrzebna, bo to mecz z Czechami nam pokazał ten nawet już za kadencji trenera Probierza, że mieliśmy ogromne problemy chociażby z Sołczkiem, ale dlaczego musimy od razu zakładać, że stracimy? Nie, uważam, że całkiem solidny dzisiaj występ poza tym jednym momentem i tutaj byłbym raczej spokojny o tą trójkę. Dobra, i jeszcze jedno pytanko szybkie, bo wiem, że kończycie. Czy uważacie, że Michał Probierz, sadzając na trybuny Damiana Szymańskiego, zrobił to jakby, nie wiem z jakich powodów, ale z jakąś premedytacją, żeby jednak ten Damian Szymański grał?
We wtorek, czy po prostu... Nie, na pewno nie. W tą stronę nie idź. Nie. Już, jeśli kogoś się sadza na trybunę, to nie po to, żeby za 4 dni postawić go w pierwszej 11. Jest tak daleko po prostu od grania, jak pokazał to trener Prowisz dzisiaj. Też mi się tak wydaje, dlatego pytam was, co wy na ten temat myślicie, bo jestem trochę zdziwiony, bo jednak gra w tej Grecji, ale może ma inny trener pomysł, tak? Dobra, nie zawracam. Na razie chyba będzie grał tylko w Grecji. Dziękujemy bardzo. Mówiliście o tym, w jakich klubach grają piłkarze Walii, więc Dominik Piechota stworzył dla nas taką jedenastkę stworzoną z nazw klubów, więc to będzie tak. Leicester. Bramkarz jest słaby, to od razu tak na pocieszenie. Bournemouth, Tottenham, Leeds, Birmingham, Leeds, Nottingham, Southampton, Fulham i Tottenham. Ja myślę, że jak Jan Bednarek wyjdzie na ten mecz, to się poczuje po prostu jakby kolejny z rzędu mecz w Championship. Ale tak, raczej powiedział, tak mniej więcej w tym sezonie. Tak, Premier League tam, połowa. No to jest taki mięciu z Premier League, sześciu. Ale no raczej jeśli chodzi o Premier League, no to nie są kluby stopu. Także myślę, że czy Kuba Kiwior, czy Janek Bednarek, no oni, dla nich to będzie coś takiego jak chleb powszedni grać przeciwko tym piłkom. Ogólnie uważam, tak, średni bramkarz, środek obrony taki sobie, to co musimy przemyśleć w naszej głowie, to jest właśnie zabezpieczenie się na wypadek jakichś tam szybkich ataków, bo jeżeli jest prawdą, a na pewno musi być prawdą to, co powiedział nasz przyjemny, sympatyczny analityk, który pojawił się w tym studio, to jeśli oni oddali pole Finlandii, to dokładnie na to samo będą liczyć w meczu z Polską, więc tam domyślam się, że zachodzi poważny proces myślowy w głowie naszego selekcjonera, jak ewentualnie bronić się przed tymi kilkoma szybkimi jak wiatr piłkarzami, bo taki jest Dan James, taki jest Brennan Johnston, którego bym się bardzo obawiał i też fajną taką dziesiątką. Brooks jest tak, Brooks i Wilson. To są takie dziesiątki, które potrafią strzelić gola, potrafią idealnie piłkę rozegrać, więc tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym. To jest drużyna na pewno do przejścia, ale na takie łatwy wtorkowy wieczór to bym się specjalnie nie nastawiał. Wydaje mi się, że to trzeba będzie po prostu wydrapać, wyszarpać i tak. Panowie, jako że najlepiej na piłce i na przewidywaniach to znają się bukmacherzy, bo inaczej by zbankrutowali, to zajrzałem na stronę fuksiarz.pl i niestety nie otrzymałem pomocy. To znaczy, kursy są następujące. Za zwycięstwo Walii 2,70. Czyli Polska 2,60. Za zwycięstwo Polski 2,70. Za remis 3,20. Ale to jest dokładnie to, o czym tutaj gadaliśmy. Tak. To jest 50% i można teraz tym 1% się przerzucać, tak? Że tutaj mamy tego, a oni nie mają, a tu mają własny stadion, a my musimy grać na wyjeździe. Może się okazać, że każdemu będzie chciał oddać piłkę w tym meczu i to będzie taki meczek z serii... Może bez piłki w ogóle wyjdą. Ze strony Walkover. W rugby możemy zagrać. Więc... Ale tak jak Andrzej tu powiedział, bardziej... Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, może... Się i wciągnąć to może, a może po prostu oni pójdą pograć w rugby, a my pojedziemy na Euro. Nie zależy oni rugby. Odbieramy ostatni dzisiaj telefon. Halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać, dlaczego redaktor ludzki ma koszulkę Game Over? Czy to jest jakiś taki prognostyk na kolejne nasze mecze? Nie, wiesz co, byłem przygotowany dzisiaj na to, że może się spełnić jakiś czarny scenariusz, ale tak naprawdę, jeśli mam ci odpowiedzieć totalnie szczerze na to pytanie, bo spodobało mi się to, że powiedziałeś dzień dobry, bo już właściwie jest nowy dzień, to była wyprasowana koszulka jedyna, którą miałem dzisiaj przed wyjściem do pracy. Ale nie masz żelazka? W sensie o co chodzi? Że mogłeś sobie wyprasować innej? Nie, mam żelazko, ale mam bardzo dużą stertę prasowania, a ta akurat była uprasowana, więc ją założyłem. Rozumiem. Nie ma tutaj żadnego podtekstu. No dobrze, w takim razie game over. Kończymy na dzisiaj. Bardzo, po to założyłem. Bardzo dziękujemy wszystkim widzom, że byliście z nami i mamy nadzieję, że zobaczymy się również we wtorek. I mamy nadzieję, że w dobrych humorach. Łukasz Krałka. Dziękuję bardzo. Mateusz Lokuszewski. Dobranoc. Marek Wasiluk. Dziękuję bardzo. Andrzej Twarowski. Dziękuję uprzejmie. Przemysław Rudzki. Dziękuję, dobranoc. I Krzysztof Stanowski. Do zobaczenia.
Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl